sposobem na to, żeby ludzie segregowali śmieci, nie jest to, że pokazujemy i bombardujemy ich w kółko ławicami śmieci na oceanie, bo to tak nie działa. To sprawia, że ja czuję, że już nic nie zmienię. Więc to też jest cały znowu temat, jak to robić, żeby dzieciom bezpiecznie ich wprowadzać w ten temat w taki sposób do uniesienia. To jest podcast Spotkania z Przyrodą. Odcinek 49. Zapraszamy do słuchania. Jak sprawić, by natura była obecna i ważna w życiu dzieci? Jak pielęgnować? Jak nie zepsuć delikatnej więzi z przyrodą, jaką małe dzieci mają w sobie zakodowaną? Jak sprawić, by las był obecny w ich życiu, żeby wycieczki do parku czy lasu stały się fundamentem do budowania silnej więzi z przyrodą? Czy wreszcie dlaczego są nam potrzebne leśne warsztaty? W dzisiejszym odcinku wspólnie z psycholożką Dorotą Blumczyńską w pierwszej części rozmowy i autorką poradnika Leśne Warsztaty Anną Jodełką w drugiej części rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących wprowadzenia dzieci w świat przyrody. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Ja się nazywam Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, poświęcony przyrodzie i naszej wewnętrznej naturze. Podstawą, na której buduję swoją relację z przyrodą, ale również opieram rozmowy w tym podcaście, są emocje, jakie możemy przeżywać właśnie dzięki przyrodzie. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują Cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Na początek podziękowania. Mój gość Piotr Bałazy wysłał do mnie i do kilku słuchaczy podcastu fantastyczny album o podwodnej przyrodzie Svalbardu. Ukłony również dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy. Dziękuję też wydawnictwu Paśny Buriat i autorowi Markowi Cmochowi za podesłanie książki Ptaki za miedzą. Mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli posłuchać w podcaście mojej rozmowy z Markiem właśnie o ptasich mieszkańcach pól, łąk, pastwisk i wsi. No i podziękowania dla Was, bo pomagacie mi promować ten podcast. Udostępniacie go w swoich postach i relacjach. Bardzo to doceniam. Bardzo Wam za to dziękuję. Aktualność. Króciutko, bo moja aktywność jest raczej umiarkowana w obecnym czasie. Oczywiście cieszę się coraz dłuższym dniem. Trwa już ponad 9 godzin i naprawdę coraz lepiej to widać, że tego dnia przybywa, więc już za chwilę w lutym będziemy wypatrywać pierwszych skowronków. To zawsze taki fajny, przełomowy moment. Wygrzebujemy się z tego zimowego dołka i czasu ciemności, także ten czas, który mamy obecnie, poświęcam raczej na odpoczynek i na porządkowanie spraw, na które z racji wielu różnych aktywności, w tym terenowych, po prostu tego czasu po prostu brakowało. Próbowałem trochę porządkować archiwum zdjęciowe z ostatnich miesięcy. Nie robię może tych zdjęć tak dużo jak kiedyś, ale coś tam się uzbierało. Nie było kiedy nad tym posiedzieć. Na bloga wrzuciłem ostatnio trochę zdjęć z wypadów Izery. Trochę też lokalnych z zamarzniętego rezerwatu na Jeziorsku. Jeśli nie widzieliście, zajrzyjcie. Może spodobają Wam się takie obrazy zimy, która przecież wcale nie jest u nas takim oczywistym gościem i to nie jest też tak, że co roku mamy takie warunki, jak lód chociażby na zbiorniku. Także to możecie zobaczyć w moich ostatnich wpisach i chyba tyle. Zaproszenie na wystawę. I jeszcze taka aktualność z ostatniej chwili, to znaczy dogrywam ją w ostatniej chwili. Kilka dni temu miałem wielką przyjemność być na wernisażu prac Agnieszki Ciszewskiej i akwarele ilustrowały książkę Zobacz ptaka Jacka Karczewskiego i z Agnieszką też rozmawiałem krótko w jednym z poprzednich odcinków, więc tym razem łodzianie i mieszkańcy okolic Łodzi mogą zobaczyć prace Agnieszki, nie tylko te książkowe, ale też więcej, zdecydowanie więcej ptaków, mogą zobaczyć na wystawie, która wisi w Galerii Stowarzyszenia Kamienica 56 w Łodzi, na Sienkiewicza 61A. Wejście jest od Alei Schillera, od pasażu. Warto się tam wybrać. Wystawa wisi do końca lutego. Jeżeli będziecie mieli taką okazję, ja też podlinkuję, wrzucę te namiary na galerię kamienicy. Byłem, miałem przyjemność spotkać się z Agnieszką, zamienić 3 słowa o warsztacie, o inspiracjach. Niesamowita sprawa, ale też po prostu warto popatrzeć na te niesamowite ptaki malowane, czarowane, wyczarowywane przez Agnieszkę i bardzo gorąco Was do tego zachęcam.
A teraz dwa słowa od samej autorki Agnieszki Ciszewskiej. Pozdrawiam słuchaczy podcastu i zapraszam na wystawę Na skrzydłach wiatru, Kamienica 56 w Łodzi. A teraz już do rzeczy, bo dzisiejszy odcinek należy do tych raczej długich. To kolejna dwuczęściowa rozmowa. Temat jest ważny i po prostu nie mogło go zabraknąć w tej audycji. Przed Wami bowiem rozmowa o wprowadzaniu dzieci w świat przyrody. Rozmowa o świadomości, ale też często o możliwościach dzisiejszych rodziców. W pierwszej części rozmawiam z Dorotą Blumczyńską. Dorotę mogliście już słyszeć w 38 odcinku, kiedy rozmawialiśmy o religiach i przyrodzie. Dorota Blumczyńska jest z wykształcenia psychologiem, ukończyła wrocławski SWPS, ukończyła rozmaite kursy, no naprawdę dużo tego było i szkoda czasu, żeby wymieniać. Pracuje w obszarze wspierania rodziców, dzieci, specjalistów pracujących z dziećmi, przez konsultacje, warsztaty, kursy, szkolenia. Wspiera też placówki edukacyjne, a prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. No i doskonale wiem, że jest miłośniczką przyrody, biwakowania, ale też, jak sama o sobie pisze, poznawania ludzi i ich ciekawych historii. Przepraszam Was za słabszą jakość rozmowy z Dorotą. No, jak się okazało, niestety mieliśmy po prostu gorszą jakość łącza i to słychać. Także przepraszam z góry. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dorotą. Cześć Dorota, bardzo miło Cię słyszeć ponownie w mojej audycji. Ponieważ gościłaś już w odcinku 38, kiedy to rozmawialiśmy o przyrodzie i religii, czy religiach i przyrodzie, słuchacze będą mogli sobie, jeżeli nie słuchali, nadrobić ten odcinek. Przypomnij, czym się zajmujesz. Cześć Michał, dzięki za ponowne zaproszenie, bo lubię z Tobą rozmawiać. Ja zajmuję się tym, że w zasadzie to jestem psychologiem. Tamta rozmowa była bardziej teologiczna, natomiast pracuję na co dzień jako psycholog z rodzinami, głównie z rodzicami, czasem z nastolatkami i pracuję też w przedszkolach, czasem w szkołach. Pracuję też ze specjalistami, którzy pracują z dziećmi, więc tym się na co dzień zajmuję. Ja jestem też w takim projekcie, który jest bardzo bliski mojemu sercu i nazywa się Rodzicielstwo Blisko Natury. Do tego dojdziemy. I w ramach tego projektu robimy takie wspierające procesy online. Jesienią robimy o tym tytule, a na wiosnę w tym roku planujemy robić o nowych technologiach i jak to się ma do życia jakby w bliskości natury. W zeszłym roku też mieliśmy taki obóz blisko natury i to są takie rzeczy, które mnie cieszą, nie? Że to jest taka praca na zasobach, a nie tylko na tym, że jest nam trudno i potrzebujemy wsparcia psychologa. No jesteś też mamą. Jestem też mamą i najbardziej lubię z moimi dziećmi jechać do lasu. Mam 3-latka, który często siedzą w łóżku. On nie lubi z domu wychodzić, ale często siedzi w łóżku i mówi, no kiedy pojedziemy? Ale gdzie? No do lasu. I właśnie dlatego do Ciebie przychodzę z dzisiejszym tematem. Wiem, że jesteś tutaj idealnym gościem, idealnie dopasowanym. Próbujemy rozszyfrować dzisiaj taki temat dzieci w świecie przyrody. Ale zanim przejdę już do konkretnych pytań, które dla Ciebie przygotowałem, to chciałem Cię jeszcze zapytać, czym Ty byłaś ostatnio mocno zajęta? Ja w zasadzie mam 3 takie moje ulubione tematy. I to jest właśnie kontakt z nowymi technologiami, natura i zabawa. I to, czym ostatnio byłam zajęta, było to, że organizowałam taką pierwszą w Polsce dużą konferencję o zabawie. Byli goście z zagranicy, byli goście z Polski. W takim razie powiedz nam, czy jest coś takiego, bo tutaj chcę nawiązać do tematu, do pewnie jednego z wątków, czy tematów, czy może wniosków z konferencji. Czy zabawa może być nauką dla dzieci? Czy zabawa to po prostu zabawa? Pytanie, jak ty to widzisz? Jakby spojrzeć na człowieka z takiej perspektywy trochę filozoficznej, z tego nurtu, w którym ja się szkolę, czyli systemowego, to zakłada się, że człowiek jest systemem operacyjnym, trochę tak jak komputer i w tym momencie jakby każde doświadczenie jest w pewnym sensie nauką, nie? Każda rzecz, którą dopuścimy z zewnątrz, sprawia, że się uczymy i w tym kontekście zabawa zawsze jest jakimś rodzajem nauki, nie? Zawsze bawiąc się, czegoś się uczymy. Jest taki nowy pomysł na to. Wiesz co, wejdę Ci w słowo. Ja się wychowywałem między innymi na Tytusach, komiksach. Babcia Chmiela. No i Tytusy, wiesz co, tam się przewijało takie motto, że te książeczki mają uczyć bawiąc i bawić ucząc. Chyba tak to. To jest takie stare stwierdzenie któregoś psychologa rozwojowego, myślę, że Piaget, ale nigdy do tego nie dotarłam, szczerze mówiąc, kto to pierwszy powiedział, bo to już jest tyle razy mielone.
jakby założeniem tego stwierdzenia było to, że jakby rozwój i zabawa są ze sobą nierozerwalnie połączone, że nie da się tego oddzielić. Natomiast to, co zrobił z tym współczesny świat, to zrobił tak zwane zabawki edukacyjne, zabawy edukacyjne i tak dalej, czyli podzielił jakby zabawy i aktywności na takie, które są tylko zabawą albo są zabawą stymulującą rozwój, co z punktu widzenia tego, co wcześniej mówiłam, jest trochę bzdurą, dlatego że każda nasza aktywność będzie stymulować rozwój, a o tym pewnie wiesz ze swojego doświadczenia, że jakoś najbardziej rozwojowe aktywności są takie, które nas cieszą, nie? Gdy łapiemy taki flow tak zwany. Pewnie, że tak. Więc w tym momencie, jak my myślimy o tym, żeby tą zabawę potraktować w jakiś taki instrumentalny sposób, czyli zorganizuję na przykład, żeby było blisko natury. Okej, organizuję mojemu dziecku zabawę, że bawimy się w segregowanie śmieci i robię mu takie karteczki, gdzie są plastik, coś tam, nie? Różne obrazki, żeby ono wrzucało do różnych kubeczków, żeby ono się nauczyło segregować śmieci. To mi się wydaje, że to strasznie nudne jest, że jakoś będziemy udawać, że to jest zabawa, ale generalnie dziecko w życiu by sobie nie wymyśliło pewnie takiej zabawy, żeby segregować karteczki. Natomiast jeżeli zostawimy starte śmieci przy drzwiach i nasze dziecko zobaczy, że są różne kubły, to może zacząć to samo segregować i stwierdzić, że to w ogóle świetna zabawa, bo ono sobie tak samo wymyśliło. Więc gdzieś ta różnica w tym, czy to będzie zabawa, czy nie, zależy przede wszystkim od tego, czy to wynika z wewnętrznej motywacji. Czy to jest pomysł, który dziecko sobie przyniosło ze sobą, albo nawet pomysł, który my mieliśmy, ale mu się spodobał i z radością w to wchodzi. To jest nasza taka próba, no w zasadzie manipulacji, żeby przekazać jakieś treści, nie? No ale dopuszczasz taką myśl, że można to zrobić na zasadzie takiej, gdzieś nienachalnie zaaranżować sytuację w taki sposób, żeby podsunąć lekko dziecku taki pomysł, a może by się tym zająć. Pewnie, że można. Tylko im bardziej idziemy w taką sytuację, że nie wiem, wchodzimy na milion blogów rozwojowych, szukamy te zabawy i robimy, to się może okazać, że to w ogóle nie działa, nie? Że te sposoby, które miały być super ciekawe, nie działają, dlatego że jakoś my je z góry planujemy. Kurczę, kojarzy mi się taki model przywództwa Brené Brown. Ona mówi o tym, że jak jesteśmy przywódcami, to najczęściej się myśli o tym, że jest przywódca to jest tylko taki ktoś, za kim się idzie. Ona mówi o tym, że są trzy typy przywództwa, że jest z przodu, czyli rzeczywiście ten, za kim ktoś idzie, z boku, czyli ktoś, kto towarzyszy i z tyłu ktoś, kto podąża, nie? I że możesz dla dziecka być przywódcą na różne takie sposoby. Jak mówisz o tym delikatnym takim podsuwaniu, to myślę, że często jest tak, że na przykład dziecko zaczyna jakąś zabawę i my się dołączamy do tej zabawy i mówimy, a zobacz, a tutaj w tej zabawie mogłoby być tak albo tak i dziecko to chwyta i za nami idzie. I to jest ten moment, kiedy dodajemy te treści, powiedzmy, edukacyjne czy rozwojowe, ale może też być tak, że dziecko powie, nie, to jest moja zabawa i ja tu się chcę bawić w to, że krokodyle jedzą czekoladę i koniec. I nie będziemy wtedy uczyć dziecka, co jedzą krokodyle, a co słonie, nie? Bawiąc się, powiedzmy, duplo. Ono ma swój pomysł na siebie po prostu w tym ono momencie. Ono ma w tym momencie pomysł i wtedy liczy się ten czysty fan. A może to jest taki pomysł, że właśnie chcę się bawić w to, że krokodyle jedzą czekoladę, bo wiem, że nie jedzą. Aha. Mnie moje dzieci tego wielokrotnie uczyły w zabawie, że czasem ja się jakoś spinałam w zabawie, że one robiły coś takiego absurdalnego i pytałam, ale wiesz, że to tak w życiu to tak nie jest. A oni się zawsze śmiali i mówili, no mamo, przecież teraz się tylko bawimy. Myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać, że zabawa nie jest prawdziwa, nie? Że częścią zabawy jest to, że tam ona się rządzi swoimi własnymi regułami, że ona jest no trochę jak dla dorosłych książki fantastyczne, nie? Że w książkach fantastycznych nie ma znaczenia, czy to się logicznie wiąże albo czy fizycznie to ma sens, bo chodzi o to, żeby fajnie była zbudowana narracja. A wiesz, też mam takie bardzo proste skojarzenie w tym momencie do tego, jak dzieci na przykład coś malują. Tam wiesz, pies może być zielony, nie? I to też niekoniecznie trzeba w tym momencie akurat siedzieć z dzieckiem i mu tłumaczyć, że nie ma zielonych psów, bo chyba właśnie nie o to w tym momencie chodzi. No pewnie. No, dobra, to tutaj się rozumiemy. Wiesz co, zastanawiam się, czy zadać ci takie pytanie, po co w ogóle wprowadzać dziecko w świat przyrody? Albo mogę cię zapytać inaczej, no co dziecku daje kontakt z przyrodą? Zacznę od takiej najgrubszej rzeczy, która właśnie dotyka tej mojej teologicznej cząstki mnie. Myślę sobie, że jest coś takiego, co się nazywa zachwyt. To jest spotkanie z czymś, co jest większe od nas i że najłatwiej tego w życiu doświadczać przez przyrodę.
I dla mnie Bingo. to jest Trafiłaś w fajnie punkt. z taką, Wiesz co, wiesz. ja rozwinąłem ten temat, który my zaczęliśmy w 38 odcinku, czyli o religiach. Rozmawiałem jeszcze potem z człowiekiem, który jest kapłanem rodzimego kościoła polskiego. To są ludzie, którzy no, mają swoją żywą religię i się tego trzymają. I rozmawialiśmy również o kontekście przyrodniczym. I faktycznie wtedy zgadaliśmy się, że jest takie zderzenie czasami w życiu człowieka, że stajemy przed czymś dużym i wszystko jedno, jak ten rodzaj, no nie wiem, energii nazwiemy, bo to wiesz, dla jednych to będzie Bóg, dla drugich to będzie inny Bóg, dla trzecich to będzie sprawcza siła przyrody, natury, cokolwiek jeszcze innego, zjawisko jakieś tam powiedzmy. Natomiast nieważne jak to nazwiemy, zawsze to będzie jakiś tam rodzaj energii, który sprawi, że w danym momencie staniemy i powiemy wow, to jest niesamowite, nie? Że patrzę na coś, co się teraz dzieje i wystarczy, że ja tam jestem. Jestem sobie obok, jestem sobie świadkiem czegoś takiego, po prostu bycie, nie? W takim miejscu i takim momencie i myślę, że to jest to, o czym ty mówisz, ten wielki zachwyt. To jest dla mnie przepraszam, tak, że tak cię może wytrąciłem, nie, no, ale to było ważne, żeby nawiązać, że tak, że do tego już w tym podcaście doszliśmy gdzieś po drodze, że coś takiego jest. To jest dla mnie fajne, nie? Że to są takie rzeczy, o których różni ludzie mówią z różnych miejsc. I wiesz, dla mnie to spotkanie z no bo to nas spina chyba, wiesz, niezależnie od tego tak naprawdę kim jesteśmy, czym się zajmujemy, tylko wiesz, no jest nas, mamy w sobie taki magnesik i to gdzieś tam jest też w świecie ten magnesik i one czasami na siebie zadziałają, po prostu. Tak. I ten moment dla mnie z takiego spotkania z czymś większym i doświadczenia czegoś większego. Dla niektórych może to być spotkanie takie, które uznają za bezpośrednie z Bogiem, chociaż dla mnie ono najczęściej jest za gdzieś właśnie w spotkaniu albo z drugim człowiekiem, ale najłatwiej w spotkaniu z naturą. To jest taki moment, kiedy my jakoś tak bardzo mocno jesteśmy w stanie kierować swoją uwagę na zewnątrz. Tak jakby odciąć się w pewnym sensie od siebie i zobaczyć, poczuć się taką małą cząstką wszystkiego. Trochę metafizycznie teraz pojechałam, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale to jest taki moment, w którym to trochę nasze ja się trochę zmniejsza i jest taki psycholog, teraz nie pomnę jego nazwiska, który mówi o tym, że zachwyt to jest taka emocja, że kiedy jest często przeżywana, to ludzie stają się bardziej pokorni i mniej egoistyczni i bardziej nastawieni na współpracę i na taką jedność z otoczeniem. Więc dla mnie to jest gdzieś tam taka największa wartość w tym spotkaniu z naturą, ale mogę oczywiście mówić dalej o, wiesz, o zdrowotnych i rozwojowych plusach. To ja doprecyzuję albo pójdę krok dalej. Jakie wartości można dziecku zaszczepić poprzez kontakt z naturą? Ja sobie myślę o takim elementarnym poszanowaniu życia, o empatii, o tym, że możemy poczuć się wspólnotą, niekoniecznie wiesz, człowiek z człowiekiem, może to być człowiek i zwierzę, może to być człowiek i las, może to być rozwijanie w sobie takiej ciekawości świata, która znowu potem gdzieś nas dalej prowadzi do czegoś. Tak sobie o tym myślę, nie? Jak ty patrzysz na takie wartości, co byś tutaj dorzuciła albo co byś skorygowała? No z tymi, co wymieniłeś, to się podpisuje. Mówiłeś o ciekawości? Mówiłeś trochę, tak, nie? Ale takiej szerokiej, pojętej ciekawości tak. Świata, po prostu, nie? Tak, że dla mnie ciekawość to jest taka cecha. Wiadomo, że ona jest trochę temperamentalna, nie? Że są ludzie bardziej albo mniej otwarci na nowości. Natomiast jest to dla mnie jedna z cech, która jest dla mnie bardzo cenna w pielęgnowaniu. Jest dla mnie cenna też zawodowo, bo to jest jedna z umiejętności dobrego terapeuty, ciekawość. Natomiast dla mnie ciekawość jest przeciwieństwem krytycyzmu i oceniania. Dlatego ta ciekawość mi się tak bardzo mocno wiąże znowu z tą taką wspólnotowością, czy z empatią, więc to na pewno jest wartość, którą widzę w tym byciu w przyrodzie. Myślę też o takiej rzeczy, która nam się zadziewa, kiedy czasem bierzemy ze sobą ludzi do lasu na ognisko. Różnych ludzi, którzy są z nami pierwszy raz, widzimy, czy chcemy z nimi jechać czasem znowu, albo nie. Po tym, jak oni się zachowują. I są tacy ludzie, którzy jak przyjeżdżają do przyrody i siadają nad rzeką albo w lesie, to oni cały czas coś robią. Cały czas się kręcą. Potrzebują zmienić jeden patyk w ognisku albo coś zamieszać, albo dołożyć, albo wymyślić 10 rozwojowych aktywności dzieciom. Potrzebują bodźców ciągle, kolejnych? Może bodźców, a może to taka nieumiejętność właśnie siedzenia spokojnego zatrzymania i znalezienia się. Tego zachwytu, nie? I zatrzymania się.
taki przymus bycia w ruchu i on dla mnie jest tak kulturowo dość oczywisty, bo się wiąże z tym takim przekonaniem o produktywności, że taki produktywny człowiek to nie siedzi tak po prostu na tyłku, nie? Że tam cały czas coś trzeba. Natomiast to bycie, częste bycie w przyrodzie sprawia, że naprawdę potrafimy usiąść i się zapatrzyć na płynącą rzekę. Że potrafimy korzystać z tej umiejętności, którą jest uważność i ja wiem, że bardzo wielu ludzi się z trudem jej uczy. Dzisiaj mówimy o tym, że uważność to jest coś takiego, co sprawia, że możemy być zdrowsi, że jakoś nam jest łatwiej w życiu, że mamy lepszy kontakt z własnym ciałem. I to jest taki jeden z topowych teraz tematów w gabinetach terapeutycznych. Dla mnie uważność nigdy nie była trudna. Myślę, że właśnie z powodu tego, że jako dziecko bardzo dużo czasu spędzałam w przyrodzie. To jest trochę naturalny stan, kiedy jesteś w lesie, żeby być uważnym na to, co się dzieje dookoła. To chyba myślę mi się... o tej uważności i myślę o wdzięczności. I to też jest praktyka, której ludzie się bardzo uczą i uczą w gabinetach, żeby im było lepiej w życiu. I dużo powstało książek i prac na temat wdzięczności. Natomiast dla mnie bycie w przyrodzie znowu jest takim miejscem, gdzie ta wdzięczność tak wybucha. Ponieważ patrzę na piękne drzewo, albo na ptaka, albo nie wiem, spotykam stado jeleni, nie? I to są takie momenty, że naprawdę wręcz fizycznie czuję, jak ta wdzięczność mi rozpiera po prostu piersi. To z tym wszystkim się zgadzam i idę tutaj z tobą tym samym tropem. Może jedyne, co bym dodał, to, że do takiego przeżywania, o jakim ty mówisz, do tej uważności, która przecież wiąże się nie tylko z, wiesz, widzeniem, ale wszystkimi zmysłami tak naprawdę. Dzisiaj to, co mamy z chodzeniem boso, gdzieś tam, wiesz, dotykaniem, słuchaniem chociażby tej samej rzeki, na którą patrzymy. Okazuje się, że dzisiaj właśnie to zwolnienie, czy też zatrzymanie się na moment, zaczyna być największą sztuką już samo w sobie. Wiesz, bo my dochodzimy do tego, że ja mam też w sobie, może to brzmi górnolotnie, ale taką misję otwierania ludziom oczu na przyrodę, a wydaje mi się, że żeby w ogóle do tego dojść, to dzisiaj trzeba zacząć krok wcześniej, czyli dlatego zrób ten krok w tył, zwolnij, zatrzymaj się. Tak wiesz, dzisiaj to widzę. Dwie rzeczy bardzo mocno przychodzą do głowy, żebyśmy tak rzeczywiście potrafili zwolnić i wziąć oddech, to nasz układ nerwowy musi być w takim miejscu, gdzie my czujemy się bezpiecznie. Teraz często jest tak, że my tygodniami potrafimy funkcjonować w takim trybie walki, ucieczki i zagrożenia. Albo że przeskakujemy z walki, ucieczki, w której jesteśmy przez cały dzień, będąc w pracy, ogarniając dzieci i robiąc wszystko na najwyższych obrotach, do zamrożenia wieczorem, kiedy na przykład tempo oglądamy Facebooka albo serial. Nie mówię, że jest coś złego w oglądaniu Facebooka albo serialu, tylko że w takim stanie, że właściwie nie czerpiemy z tego, tylko tak przetrywamy. Spimy, wstajemy i znowu jesteśmy w takim, no, z takim dużym napędem. I tutaj gdzieś kluczowym momentem, żeby zwolnić, jest to, żeby poczuć się najpierw bezpiecznie. I teraz, jeżeli masz taką umiejętność, że przyjście do przyrody cię przełącza w ten bezpieczny tryb, to ty nie musisz zwolnić. Możesz przyjechać w pędzie do tego lasu i ty tam zwolnisz. Ale jeżeli masz taki pomysł, że jesteś w takim dużym napięciu i teraz i twoje dzieci i wszyscy, i teraz my wszyscy pojedziemy do lasu i tam ten las nas magicznie wyreguluje, to może się okazać, że tak nie będzie. Że ja się nie nauczyłam jeszcze tego, jak las mnie reguluje. Wiesz co, no dobrze, no to w takim razie odskoczmy od tego na moment, bo wydaje mi się, że to jest tak, że my tego dziecka nie musimy w przyrodę wprowadzać. Ono w niej jest w sposób bardzo naturalny. Oczywiście popraw mnie, jeśli uważasz inaczej i ja źle myślę, ale że to dziecko ma w sobie taką naturalną więź, jak wszyscy my mamy w sobie takie, wiesz, to już parę razy wybrzmiewało też w tym podcaście, że mamy w sobie to DNA takie naturowe. I teraz dziecko, które ma w sobie naturalną więź i tą wspomnianą ciekawość świata i teraz my po prostu mamy tego nie zepsuć. My mamy to pielęgnować. Czy to nie działa tak, że to idzie w tą stronę? To tak bardzo prosto brzmi, jak mówimy o rodzicach dzieci, którzy mają małe dziecko i zabierają je od razu do lasu albo mieszkają gdzieś tam, mają ogródek i to albo często wychodzą na dwór, także ono jest w przyrodzie. To okej, okay, tak może być, że od maleńkości tak jest. Mój syn jest takim dzieckiem, że jak miał tydzień, to był na pierwszym ognisku swoim w lesie. I to jest dziecko, które rzeczywiście jak jest w przyrodzie, to jest mu super. I ja myślę też o takich bardzo małych dzieciach, które wręcz podświadomie wiedzą, że są częścią tej przyrody.
małe dziecko, które jeszcze nawet niewyraźnie widzi, ale zielony kolor ją uspokaja. No i teraz wiesz, jak tego nie zepsuć? To jeszcze zanim powiem, jak tego nie zepsuć, to myślę sobie tutaj, że jest ten element taki, że mamy małe dziecko, jesteśmy takimi ludźmi, co to lubią do lasu jeździć albo gdzieś być w przyrodzie i mu dostarczamy tego i ono zna ten świat. Ale jest nam bardzo dużo miejskich dzieci, które zobaczyło sarenkę i mówi, zobacz mamo, jaki dziwny piesek. Albo dzieci, które bały się trawy. Czasem to jest kwestia zaburzeń sensorycznych, ale że na przykład jak widziały bardzo dużą trawę, taką bardziej łąkową, to bały się w nią wejść. To trochę wynika z tego, że czasem jest tak, że my naprawdę w tej przyrodzie jesteśmy raz w roku. I fajne, naprawdę są super te wszystkie postulaty o swobodnej zabawie i że jak dziecko zawieziesz do przyrody i wypuścisz, to ono tam po prostu poczuje ten zew i pobiegnie i będzie super. I tak ja tego doświadczam z moimi dziećmi, natomiast to są dzieci, które to znają. Teraz sobie wyobrażam, że ktoś na przykład słucha nas dzisiaj i sobie myśli, o jak super by było, ja chcę to dać moim dzieciom. I ma dzieci, które na przykład są jednoszkolne wczesno, a drugie trochę później i mówi, to ja chcę im ten zachwyt i to wszystko i zabiera do tego lasu. A dzieci mówią, ale matka, co my tu mamy właściwie robić? Bo takie dzieci już mają ileś lat doświadczeń ze sobą i one w ogóle nie doświadczyły tego, że tam rzeczywiście może być super. Że wiesz, już sobie wypracowały zupełnie inne jakieś mechanizmy, na przykład regulacji albo zabawy. Czasem to dotyczy też przedszkolaków, które pierwszy raz w życiu są w przyrodzie. I często wtedy rodzice się zniechęcają, nie? Że zabierają dziecko raz, drugi, trzeci, a tam nic się nie dzieje. I myślę sobie o tym, że to też jest tak, że one potrzebują czasem trochę naszego takiego prowadzenia, żeby pokazać im, co tam jest fajnego w tym lesie. No nie jest tylko spacer po błotnistej ścieżce, ale zobacz, jakie tu jest drzewo dziwne, krzywe, albo zobacz, jaki grzyb tu rośnie, albo zobacz tego ptaka, albo włączmy aplikację taką, która pomoże nam rozpoznać te rośliny, które tu są, albo poznać dźwięki tych ptaków, nie? Bo czasem dzieci łatwiej na te aplikacje idą. Albo zobaczcie świat przez lupę. Tak, przez lupę. W ogóle ja to zawsze polecam. Są takie mikroskopy z lampką na baterię. Wiesz, nie są jakieś mega super mikroskopy, ale ze 100 chyba w Empiku można kupić. To są takie, że jak przyłożysz sobie na przykład do owada albo do liścia, no to tam rzeczywiście trochę powiększa. Też jest super. Więc czasem takie pomoce naprawdę pomagają dzieciom. Czyli podtrzymywanie tego kontaktu z przyrodą przez to, że mamy, czytamy takie książeczki trochę na ten temat. Albo oglądamy film przyrodniczy, albo oglądamy takie bajki, które trochę jakoś się wiążą ze światem przyrody, to też zawsze pomaga. Mojemu dziecku też bardzo dużą inspiracją było Minecraft dla niej, że ona się potem bawiła w survival i że dla niej to, że mieliśmy prawdziwe krzesiwo, tak jak w Minecrafcie, do rozpalenia ognia, no to było mega, nie? Bomba. No, więc o takich rzeczach myślę i dopiero jak my pokażemy dzieciom, że one mogą być w tym lesie bezpieczne, bo to też jest klucz do tego, żeby one się tam mogły rzeczywiście swobodnie bawić i poczuć, jak mówisz, leśne DNA, nie? Jeżeli na przykład my nie chodziliśmy do lasu, trochę boimy tego lasu, a dużo ludzi się boi lasu, nie? Bo jakieś kleszcze albo zwierzęta, jak chodzimy z różnymi znajomymi, to oni się trochę czasem boją. To jeżeli my wejdziemy z napięciem do tego lasu, że a tutaj kleszcze, ale jeszcze tu się powsikaj, a jeszcze, bo może dzik wyjdzie, nie? Albo wilki. To jeżeli my mamy napięcie, to dzieci też będą miały napięcie. Jeżeli dzieci się nie będą czuły bezpiecznie, no to trudno, żeby one tam zaczęły się swobodnie martwić. Albo dziecko zacznie się wspinać na drzewo, a my powiemy, nie, nie, bo spadniesz tutaj, uważaj, cienkie gałązki. Nie przeskakuj przez strumień, bo się ubłocisz. To są te momenty, kiedy możemy to zepsuć. Jak sprawimy, że dziecko zacznie się czuć zagrożone w lesie. Dobra, tu cię zatrzymam na chwilę, bo powiedziałaś o wchodzeniu na drzewo. To jest ciekawa rzecz. Na takim blogu Wielki Zachwyt, o, widzisz, ty tak powiedziałaś ładnie, jest taki blog, znalazłem tam krótki tak. tekst. To jest blog którym... właśnie, z którym właśnie pracujemy w tym projekcie Rodzicielstwo blisko natury. Pięknie nam się to spina zatem. No zobacz. Będziemy linkować i to jest przypadek, to nic tutaj nie było ustawione ani zaaranżowane. Zalety wspinania się na drzewa. I tutaj odrobinkę cytując tekst właśnie z tego bloga. Jakież to zalety? A no po pierwsze, sprawność ruchowa. No i tu możemy tam sobie to rozwijać, ale nie musimy. Po drugie, uważność i koncentracja. Czyli też koncentracja na sobie i na najbliższym otoczeniu. Nie? Na tym, co się w tej chwili dzieje pod ręką, nogą, gałąź, wiatr, wysokość i tak dalej. Nauka oceny ryzyka. To jest fajna rzecz, że czasami no, my nie dajemy w ogóle dzieciom szansy na to, żeby się stykały z ryzykiem, więc w ogóle one się mogą czegokolwiek nauczyć.
poczucie budowania własnej wartości, bo może w innych rzeczach będzie mi szło gorzej, gorzej będę grał w piłkę, ale za to jestem bardzo dobry we wspinaniu na drzewo. I to już w odniesieniu do innych, chociażby dzieci, czy wreszcie wyciszenie i relaks. Tak już są tam przywołane historie, czyli to usunięcie napięcia i zrelaksowanie dziecka. Tak, i synowie Bachi to naprawdę, jeśli chodzi o wspinanie się na drzewa, są niesamowicie. Ale zobacz, rozpalanie ognia zresztą też. Ile rzeczy można tu skopać? Tak naprawdę, nie? Gdy się nie ma odpowiedniej świadomości tego, co właśnie przeczytałem, to po prostu jednym zdaniem w zasadzie można to wszystko uciąć i rozmontować, tak. I zepsuć. Znaczy wiesz, bo to też nie jest tak, że jak my dziecku nie pozwolimy wejść na drzewo, to ono już nigdy nie będzie miało poczucia własnej wartości albo umiejętności oceny ryzyka, nie? Że to jakby tych opcji na to jest bardzo wiele i czasem są rzeczywiście tacy rodzice, którym jest tak strasznie trudno, że się nie zgodzą na to wchodzenie na drzewo z jakiegoś powodu. Ja myślę, że to jest tak, że w ogóle my jako rodzice mamy różne automatyczne reakcje i stwierdzenia, które część bierze jeszcze z naszego dzieciństwa, że je słyszeliśmy, a część gdzieś z jakichś przekonań, które mamy właściwie nie wiadomo skąd i czasem tak zupełnie bezrefleksyjnie mówimy różne rzeczy dzieciom. I że warto być naprawdę wyczulonym na to, kiedy mówimy takie rzeczy, żeby sprawdzić, po co to mówię i czy to naprawdę jest ta wartość, czy ta potrzeba, o którą ja w tej chwili chcę zadbać. Nie, przypomina mi się taka, to była jakaś jesień, miałam wtedy jedno dziecko jeszcze i byliśmy nad jeziorem Sprewnym koło Opola. Tam jest taka plażyczka, że jest taki, wiesz, jak na takich plażyczkach sztucznych, gdzie potem jest dużo ludzi, jest taki piach, że on właściwie nie wiadomo, czy to jest piach, czy popiół, bo jest tak brudny. To chyba był listopad, a było bardzo, bardzo ciepło. I moja córka biegała i jej było niewygodnie, więc pytała, czy może zdjąć buty, ale zostawiła skarpetki i biegała w tych skarpetkach, także one się stawały coraz bardziej czarne i czarne i czarne. I usiadła koło mnie taka starsza babcia, tak myślę, że wiesz, bliżej 80 lat, nie? I mówi, jakie pani dziecko jest szczęśliwe, że pani mu tak pozwala. Bo moja mama to zawsze mówiła, że ubrania się zniszczą. To też jest taka sytuacja, w której wiesz, łatwo sobie pomyśleć, o jakim jestem wspaniałym człowiekiem, że tak pozwalam, tylko że sobie myślę, że mama, pani, która miała 80 lat, naprawdę miała problem z ubraniami i problem ze spraniem tych ubrań i ze zdobywaniem, ale my takie przekonania czy pomysły sprzed właśnie 80 lat, gdzie ubrania były strasznie słabo dostępne i gdzie się cerowało te skarpetki i nie wiadomo, co z nimi robiło, przenosimy na to, że dziecko nie może sobie pobiegać bez butów. A ja żyję w świecie, gdzie mogłam zdjąć te skarpetki i wrzucić po prostu do kubła potem. Tak chyba jedna była dziurawa, ale że wiesz, że świat się tak zmienił, że niektóre rzeczy, które mówimy dzieciom, są zupełnie nieadekwatne. A to, że dzieci są dzisiaj często, bo tu muszę dodać przecież, że też ogólnikiem pojadę, ale niewybiegane, przebodźcowane, niesamodzielne. No nie wiedzą tego, bo nigdy im nie pokazał, czy też nigdy ich nie nauczył, że właśnie przyroda może być taką przestrzenią, w której wiesz, ekscytacja może być bezgraniczna tak naprawdę, bo tu można się zachwycać wszystkim. Już nawet nie mówię o jakimś rozwoju wyobraźni, bo myślę, że ty też załapałaś się na takie czasy, kiedy nie trzeba było mieć zabawek edukacyjnych, ani żadnych tam multimedialnych historii, bo wyobraźnia sprawiała, że krzywy patyk potrafił być tym albo tamtym i na tym to wszystko polegało. Niczego więcej nie było trzeba, więc z jednej strony mamy dzisiaj tego typu problemy, a z drugiej strony mamy system edukacji i szkołę, która nie daje dzieciom kontaktu z naturą. Jak ty mówisz o systemie edukacji i szkoły, to ja bym się cofnęła jeszcze wcześniej, że cała kaszana następuje już na poziomie żłobek przedszkole, bo świat wygląda w ten sposób. Tutaj trochę kurczę zabrzmi jak Korwin. Dzisiaj jest tak, że jednak najczęściej obydwoje rodzice pracują, kiedy dziecko skończyło rok życia. I teraz i naprawdę pracują długo i późno, szczególnie jeśli się mieszka w dużym mieście i jeszcze te korki i coś tam. I teraz nie chodzi mi o to, że któryś z rodziców musi porzucać swoją karierę i tak dalej, albo że właśnie kobieta w domu powinna siedzieć. Też teraz nie jestem z moimi dziećmi, ja tylko nagrywam z tobą. Tylko chodzi mi o to, że jednak dzisiaj jest coś takiego, czego nie było kiedyś i to polega na tym, że my bardzo często odwozimy nasze dzieci w poniedziałek rano na 7 albo 8, odbieramy o 17 albo 18. Zostaje nam 2 godziny czasu albo 3, zanim ono zaśnie i tak trwa cały nasz tydzień. Czyli w tym momencie jakby ta całość
tych różnych rzeczy, o których ty mówisz, jest cedowana na przedszkole czy na żłobek, żeby one tego nauczyły dzieci, czy one im zapewniły ten ruch, tę samodzielność na placu zabaw i tak dalej. I rozumiem też, są leśne, fajne przedszkola i oni sobie jakoś z tym radzą, albo różne takie, które, dla których to bycie na dworze jest wartością, ale myślę sobie też, że jak jesteś panią, która ma tam trzy panie, na przykład 30 dzieci pod opieką, czy dwie panie 15 małych, to oni ustalają zasady o wiele bardziej rygorystyczne, niż kiedy jesteś jeden na jeden z dzieckiem i możesz go pilnować, nie? Że tam już nie ma mowy o jakimś mega wspinaniu się, o nie wiem, o walce na patyki, no bo to są rzeczy, do których musisz patrzeć na dziecko, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo. I siłą rzeczy taki system, w którym dwie czy trzy osoby zajmują się dużą grupą dzieci przez cały dzień i w którym ta grupa dzieci też musi zostać ogarnięta, więc dzieci w przedszkolu naprawdę bardzo dużą ilość czasu spędzają na czekaniu, nie? Bo one czekają, aż się wszyscy ubiorą na ten spacer, czekają, żeby umyć ręce, żeby się wysikać, nie? Bo jak przychodzi czas na sikanie i tak dalej, to jest system, który no, prowokuje taką sytuację, w którym te dzieci z założenia będą przestymulowane hałasem, niedoopiekowane relacyjnie z drugim dorosłym, no bo są po prostu 8 czy 10 godzin w takich warunkach. I powiem ci, że miałam taki moment do tej jesieni, kiedy myślałam, że to się po prostu, kurczę, nie da. Nie da się tego zrobić i nawet jak mówimy o fajnych leśnych przedszkolach, to jeżeli dziecko będzie 8 godzin czy 10, to tak będzie. Natomiast jesienią we wrześniu nagrywałam na tą rzeczoną konferencję rozmowę o ryzyku w zabawie z takim bardzo fajnym człowiekiem, który właściwie międzynarodowo pracuje w temacie zabawy i on się zaangażował w Chinach w taki projekt, który nazywa się MD Play. To jest projekt, który zreformował całą naukę przedszkolną w Chinach, także wyrzucili całe kurikulum, wyrzucili wszystkie karty pracy, podstawę programową, nie wszystkie takie rzeczy wyrzucili i skupili się na tym, żeby tworzyć dzieciom bezpieczne warunki, w których one będą mogły szaleć właściwie. I teraz jakby trudno jest to opisać mi słowami, dlatego jak czasem o tym mówię na żywo na warsztatach, to ludzie wyciągają sobie smartfony i sobie wpisują MD Play, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo to naprawdę trudno uwierzyć w to, jakie tam są różne rzeczy, jakieś wielkie belesiana, z których dzieci skaczą i tak dalej. Ale to jest cały system, który projektuje przestrzeń w taki sposób, żeby dzieci mogły to wszystko robić w bezpieczny sposób. Nasze place zabaw, kurczę, nie są bezpieczne. W sensie, jak dziecko sobie postanowi, że będzie się wspinać, to taka huśtawka, że jeden i drugi siedzi po dwóch stronach, no to jak dziecko zacznie wchodzić na to, no to w końcu się przewróci. Albo zjeżdżanie przodem ze zjeżdżalni, to też nie jest rzecz, na którą ja się zgadzam. Natomiast w lesie wejście na drzewo jest dla mnie rzeczą dużo bardziej bezpieczną. A to, co oni proponują w NG Play, to jest naprawdę stworzenie takich rzeczy, że dzieci mogą skoczyć z naprawdę 2-3 metrów, bo ten dół jest tak zabezpieczony, że im się nic nie stanie. Albo przeskakują z pnia na pień, bo jest to tak zorganizowane, że wiesz, że nie ma tam gwoździ, nie ma tam jakichś niebezpiecznych elementów, które im mogą zrobić krzywdę. Więc myślę sobie o tym, że mimo wszystko da się, nie? Jeżeli w Chinach się dało. Znaczy możemy się pokusić o taką tezę, że ta przyroda w kontekście tej naszej rozmowy może być dla dziecka takim fundamentem do budowania potem innego sposobu na życie, czymś, co jest przeciwieństwem konsumpcji tej takiej ślepej, nie, masowej dzisiaj. Widzeniem trochę dalej niż czubek swojego nosa. Wynika to trochę z tych jakby wartości, o których mówiliśmy na początku. Jak sobie myślę o takim podejściu NVC do człowieka, które zakłada, że wszyscy mamy takie same potrzeby, tam jest dużo różnych tych potrzeb, to my na wczesnym etapie życia uczymy się sposobów na zaspokajanie potrzeb i czasem tych sposobów jest nam się potem trudno oduczyć. Konsumpcjonizm jest jednym ze sposobów na zaspokojenie bardzo wielu potrzeb. Tego, że poczuje się ważny, tego, że zaspokoję swoją potrzebę nowości, bo sobie kupię nową rzecz, albo ciekawość. Potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Mogę się nauczyć, że zaspokajam to kupowaniem, albo posiadaniem różnych rzeczy, albo mogę się nauczyć tego, że bliskość zaspokajam w taki sposób, że idę z moją żoną do drogiej restauracji. Albo mogę się nauczyć, że bliskość mogę zaspokajać też w taki sposób i może nawet fajniej mi to wychodzi, że siedzimy przy ognisku wieczorem, nie? Mogę się nauczyć, że komfort zaspokajam w taki sposób, że jestem w drogim hotelu. Zdarzało mi się i nie powiem, że jest to jakieś straszne doświadczenie. No, okej. Okay.
ale mogę się też nauczyć, że komfort zaspokajam w sposób taki, że jestem w przyrodzie. Co ciekawe, jeżeli spojrzysz na listę tą NVC, to jest to kontakt z przyrodą jest tam jedną z potrzeb wymienionych wśród takiego jakby podgrupy potrzeb kontaktu ze światem. I myślę sobie, że to jest tak, że będąc w przyrodzie, szczególnie jeżeli będziemy tam jeszcze z bliskimi ludźmi, jesteśmy w stanie w tych warunkach zaspokoić większość naszych potrzeb, bardzo wiele. Natomiast takie strategie nowego świata konsumpcyjno, wiesz, skupione na wydawaniu pieniędzy i posiadaniu, wielu potrzeb nam nie zaspokoją, ale trudem zaspokajają tą potrzebę kontaktu z przyrodą, bo jeżeli wiesz, to się kończy na wyjściu tylko do jakiegoś drugiego parku gdzieś tam ze zwierzętami, nie, safari, no to jest mało kontaktu z przyrodą. Ale też myślę o tym, że mało, nie wiem, czy znam dużo takich osób, które żyją rzeczywiście stricte, skrajnie konsumpcyjnie. Że jednak w jakiejś mojej bańce życiowej jest tak, że ludzie mają bardzo dużo różnych strategii na zaspokajanie potrzeb, nie tylko tych konsumpcyjnych. No właśnie miałem już wyjechać z bańką, ale sama to dodałaś to dobrze. Tak, bo dzisiaj wiesz, świadomość tej bańki trzeba mieć, w jakiej my żyjemy i ludzi, którymi się otaczamy, bo czasami może nas to poprowadzić do fałszywych wniosków. No wiesz, jakby to, że ten grupa ludzi czy nie jest aż taka duża, świadczy o tym, że czytasz mi cytat z Basi, z którą ja pracuję, nie? A to prawda. To powiem ci, że jest historia z dreszczykiem, no ale dobra, okej. Okay. A słuchaj, czym jest rodzicielstwo blisko natury? Bo w zasadzie mówimy o tym od kilkudziesięciu minut, ale jakbyś mogła powiedzieć w ogóle, czym jest ten projekt? To jest dobre określenie? Wiesz co, to jest taki projekt, który doczekał się nowej nazwy. Ja myślę, że każdy sobie lubi jakąś nazwę zrobić po to, żeby być rozpoznawalnym. W zamyśle, myślę Basi i Marysi, z którymi pracuję, to jest trochę takie połączenie rodzicielstwa bliskości, czyli tego nurtu, w którym ja pracuję, z takim dużym skupieniem na przyrodzie i z takim byciem rodzinnie blisko przyrody i czerpaniem z tych różnych okazji, które ona nam oferuje. Więc tak w skrócie to tak. I to jest też taki projekt, który jest bardzo skupiony, bo tam bardzo najczęściej jest dużo mam, więc w trakcie, no wiesz, on jest nowy, nie? Więc on żyje i ewoluuje. Więc jedna z rzeczy, gdzie tam się dużo skupiamy, to jest też skupienie się na potrzebach rodziców. W tym sensie, że jest tam dużo rodziców, którzy mówią, ale ja chcę do tego lasu, ja potrzebuję tego lasu, moje dzieci nie chcą. Więc często jest taka przestrzeń na gadanie o tym, że może sama iść do lasu. Nie? Może jeżeli to jest twoja potrzeba, to najpierw ty ją zaspokój z siebie, to będzie ci łatwiej potem bez tej presji zachęcić dzieci, niż jak czujesz, że zaraz się udusisz, jak tam nie pójdziecie, a myślisz, że musisz iść z nimi, żeby to się w ogóle wydarzyło. Bez tej całej napinki będzie wam łatwiej po prostu, żeby pójść. Jak oni zobaczą, że ty wracasz i tobie tyle to dało radości i widziałaś jakieś zwierzę i tak dalej, to może pójdą za tobą. Więc to jest na pewno jedna z rzeczy, o których dużo tam mówimy. Dużo też właśnie mówimy o nowych technologiach. To jest jakaś taka rzecz, co się z Basią dobrze tam czujemy, więc dużo mówimy o tym, że używanie elektroniki nie jest złe i nie wybuchną nam od tego mózgi. Jak to robić w taki bezpieczny sposób i też jak z tego korzystać, czy jak dzieci mogą z tego korzystać, tak żeby to budowało ich właśnie taką świadomość przyrodniczą, ich kontakt z naturą. Więc to też jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, że to w taką stronę poszło, bo taka była potrzeba na tych kursach, że właściwie robimy cały kurs tylko o nowych technologiach. A nie jest to, że my wyszłyśmy z tym pomysłem od początku, że tak miało być. W takim razie teraz zapytam, jeżeli mamy rodziców, którzy być może do tej pory nie mieli takiej świadomości, że to, o czym rozmawiamy, to są rzeczy ważne, to są rzeczy potrzebne, czy też niezbędne, no możemy to definiować różnie, jak tam sobie na to spojrzymy. Nie wiem, czy tu w ogóle jest jakaś droga na skróty, ale czy takich rodziców można w jakiś sposób ukierunkować, czy wy właśnie próbujecie to robić? Temu to ma służyć? Żeby oni nie chodzili jak we mgle, tylko ani też nie wyważali otwartych drzwi, do tego zmierzam, tylko gdzie... Tak. Wiesz co, dla mnie to jest trochę też kwestia jak twoja Basia ma na nazwisko? Zamożniewicz. Okej, to znowu na zupełnie innym portalu. Jest z nami. Trzecia z nas to jest Marysia Chornowska-Stoch. Dobrze, super. Ja zresztą, wiesz, no będę linkował do tych wszystkich historii, natomiast zupełnie niezależnie w międzyczasie trafiłem jeszcze na jeszcze innym portalu, na artykuł Swobodna Zabawa na Łonie Natury, najlepsza lekcja dla naszych dzieci, autorstwa Barbary Zamożniewicz.
To tak przed chwilą, no to właśnie, nie? Okej, dobra, to teraz się, przepraszam. Okay, bo to... Wiesz co, ja w ogóle mam taką myśl, że współcześni rodzice mają, mogę kolokwialnie powiedzieć, przerąbane bardzo, bo bardzo dużo się od nich oczekuje, że twoje dziecko musi to i tamto i to jest ważne i tamto trzeba nie sprostać. Jest ważne. Dlatego mam taką dużą ostrożność, jak mówisz, że oni może nie wiedzieli, może wiedzieli, a może nie wiedzieli, a może nie robili, a może mieli powód, że nie robili, a może naprawdę jest im ciężko. No to ja tutaj też nie... No, nie wartościuję. Więc ja mam taką myśl, że gdzieś ta praca z tym projektem polega na sięganiu do ludzi, którzy już trochę są tym zainteresowani. Też na takim inspirowaniu ludzi, że tak można. Pamiętam, że kiedyś nawet, jak czasem wrzucam na Instagrama, ja na mojego Instagrama głównie wrzucam zdjęcia z lasu, ale to wiesz, bo znasz, czy jakieś z przyrody, że kiedyś ktoś mi napisał, jak wy znajdujecie te wszystkie miejsca. Gdzieś się wywiązała dyskusja ze znajomymi i się okazało, że jedną z trudności dla ludzi jest to, jak pojechać do lasu, nie? Jak znaleźć miejsce, gdzie mogę pojechać. I myślę, że masa tego, co potrzebują ludzi, to jest taka... No bo my jeździmy do lasu tak, że mamy jakieś już swoje miejsce, ale też czasem wsiadamy do auta, jedziemy i widzimy fajne miejsce, więc zatrzymujemy samochód i wchodzimy w las. Albo patrzymy na mapę Google, na zielone plamy i mówimy, a tu sobie pojedziemy, nie? Mhm. To jest jeden ze sposobów. Tak, ale dla mnie to naturalne, oczywiście. No, okej, dla ciebie to nie. Naturalne, ale dla ludzi, nie. Którzy całe życie mieszkali w mieście i jako dzieci nie jeździli do lasu, to dla nich to może być... Ja też dostaję takie pytania. Mhm. Czy gdzieś tutaj w okolicy miasta jest takie miejsce, nie? Albo gdzie można się przespacerować wzdłuż wody? Pytania w różnych wariantach padają. No i myślę, że jakoś jedna z rzeczy, którą można ludziom pokazywać, to nie wiem, że choćby jest ta strona Nadleśnictwa Czas w Las i tam są... Z podziałem na województwa i powiaty można sobie ścieżki takie przyrodnicze znaleźć. I one będą zaznaczone na mapie i już wiadomo, gdzie jechać. Albo że na stronie tego nadleśnictwa są miejsca na ognisku zaznaczone. Też trzeba pytać ludzi, wiesz, którzy... No, trzeba pytać, bo po prostu czasami fajnie jest mieć też takiego przewodnika. Jest łatwiej po prostu, jeżeli ktoś ci da takie wskazówki. I tak jak mówię, nie trzeba wyważać tych drzwi, które są dawno otwarte przez kogoś. Mhm. I dzisiaj, wiesz, no tym bardziej, że właśnie mamy te rozmaite narzędzia komunikacji, to nie jest najmniejszym problemem wysłać komuś pineskę, nie? Tam kliknąć, wiesz, przez telefon, pyk, pyk, zobacz to miejsce, tutaj masz to, a tutaj masz tamto. No i myślę, że dużo jest takich przeszkód naprawdę praktycznych, które ludzie mają, jeżeli nie mają doświadczenia z tym. Ja zawsze się śmieję, jak ktoś mnie pyta, czy się boję kleszczy, że jak tam kleszczy się boisz do trzeciego, którego wyciągniesz, nie? Po trzecim kleszczu, po którym się nic nie stało, się przestajesz bać. I też się z Basią się kiedyś śmiałyśmy, że jak mówimy ludziom, że tam jasne ubrania i obcisłe na dzieci i tak dalej, no to nasze dzieci często latają w krótkich rękawkach, bo nie mają ochoty się tak ubierać i po prostu przeszukujemy je później wieczorami z tych kleszczy. Ale mam wrażenie, że częściej pod blokiem w trawie łapali niż w lesie, tak szczerze mówiąc. Jeżeli też tak jest, że nie masz w tym doświadczenia, to się boisz kleszczy na przykład, nie? Więc te wszystkie wskazówki, co zrobić, żeby uniknąć złapania kleszcza, są bardzo dla ciebie pożyteczne. Albo jak rzeczywiście się boisz dzikich zwierząt, to łatwiej ci będzie pojechać na przykład w 2 czy 3 rodziny na ten spacer do lasu. Będziesz się mniej bać w tłumie ludzi, a poza tym no wtedy też na pewno dzika nie spotkasz. Chociaż szczerze mówiąc, ja dzika to nie wiem, czy spotkałam na nogach kiedyś. Coraz trudniej jest teraz, wiesz, bo zredukowaliśmy bardzo populację dzików w tym kraju i no, także to nie jest już dzisiaj takie hop-siup spotkać dzika. Słuchaj, Dorota, a powiedz mi, czy na przykład jakąś książkę w tematyce, o której rozmawiam? Są dwie książki Richarda Louva, Ostatnie dziecko lasu i... To już jesteś trzecią osobą chyba, która wymienia tą książkę w rekomendacjach w moim podcaście. Ja ją wymieniam z zastrzeżeniem. To jest książka, która jest cegłą, ciężko się ją czyta. Dobrze. I to jest książka, która jest fajną inspiracją, ale nie jest absolutną prawdą, moim zdaniem. Że to jest tak, że on trochę bierze niektóre badania i robi z nich to, co by chciał, żeby było, a tak nie do końca zawsze jest. No niektórzy tak piszą książki, nie? Chcą udowadniać jakieś tam tezy i to robią. To jest książka dla ludzi, którzy naprawdę bardzo lubią czytać te trudne książki i potrafią zachować dystans. Natomiast myślę, że jedną z książek, którą się miło czyta, jest książka Petera Greya Wolne Dzieci. I to jest książka o swobodnej zabawie i o edukacji. Natomiast przed tą książką też trochę ostrzegam, bo to jest taka książka, po której dla wielu nie ma powrotu do systemowej edukacji. Aha.
I ja jak przeczytałam tą książkę, to wiedziałam, że moje dziecko będzie chodziło do jakiejś alternatywnej szkoły i szczęśliwie, wiesz, mieszkam w dużym mieście, więc mi się udało. Okej, okay, dobrze. Więc to są, no na pewno Blok Basi, ten Wielki Zachwyt jest super. Dobra. Widzę tekst Basi też na takiej stronie, dzieci są ważne, nie znam, ale spojrzę, co tam jest też ciekawego. No to też jest taki portal, wydaje mi się, który dużo o naturze pisze. Ja też teraz piszę dla takiego portalu nowego rodzicielskiego, on się nazywa Równoważni, to jest portal Trefla. Głównie tam na razie piszę o zabawie, ale myślę, że z czasem te tematy naturowe też się będą pojawiać z tego, co znam te dziewczyny, które tym zarządzają. Mhm. Dobra, to już coś jeszcze mamy. Basia jest mistrzem tych książek, więc myślę, że ona tam na wielkim zachwycie mnóstwo tego wymienia. Dla mnie książki dla dzieci to jest silna inspiracja, dlatego że po prostu siedzimy razem i oglądamy książkę i mój syn mówi, mamo, ja chciałbym mieć jenota w domu, czy możemy kupić jenota? Albo mamo, ja chciałbym pójść na poszukiwanie żab. I był taki jeden rok, że naprawdę przez cały rok szukaliśmy żab. Dostał książkę o żabach i te żaby stały się jakieś niezwykle ważne dla niego, nie? Czasami taka książka, czy też forma poradnika, no jeżeli jest fajnie, fajnie ujmuje temat, myślę, że będzie też pewnego rodzaju ułatwieniem, jest, nie? Jest też tak. Książka, poradnik, nie, plac zabaw się chyba nazywa? I to jest w ogóle cała książka o tym, jak robić takie place zabaw, które nie są takie jakby naturalne. Mm-hmm. Więc to też jest taki poradnik, który ma dla mnie bardzo dużą rację bytu, bo można mieć takie marzenie, żeby sobie to wymyślić, jakby to miało wyglądać, a jednak przydaje się specjalista w tym, który ci zaprezentuje kilka pomysłów, jak to zrobić, żeby było na przykład drewno. Nie czytam tej książki, więc jest mi tak trudno powiedzieć, co tam w środku jest dokładnie, ale wiem, że ta dziewczyna się zajmuje tym, że pomaga ludziom budować takie place zabaw, które są zbliżone do naturalnych, nie? Które wykorzystują jakby naturalną przestrzeń i tam dużo drewna, jakieś pni, maliny, takie rzeczy. Ale to jest fajnie, bo wiesz co, bo ja wiem, że jest też taka moda w tej chwili u dorosłych na wyjście z siłowni i pójście w plener. Mm. Wiesz, że coś musisz przeskoczyć, gdzieś tam się pod czymś przeczołgać, trochę mm-hmm. powisieć, prawda? Albo spróbować właśnie na coś wleźć, gdzieś tam znowu skoczyć i myślę, że to też można wykorzystać, że no właśnie, że przychodzi taki moment, kiedy jest na coś moda. Tak mm-hmm. zrobić z tego coś fajnego, nie? I przekuć to na takie fajne historie. Myślę sobie jeszcze pod koniec o czymś takim, że jak przychodzimy do tych wszystkich zalet z kontaktu z przyrodą, o której gadamy i o tym właśnie, że ludzie też idą sobie w plener, albo że dzieciom możemy to czy tamto, albo że tu się można wspinać, a tu można coś robić i że jeszcze warto takie i takie zajęcia zrobić w lesie, to wraca mi ta myśl, która jest bardzo podobna do zabawy, że jak zaczynamy jakąś wartość traktować zbyt mocno instrumentalnie i próbować z niej wycisnąć wszystko, co ona może nam dać, to ją gubimy. I że jak zaczniemy szukać tak strasznie dużo tych uzasadnień i różnych aktywności, które możemy zrobić w tej przyrodzie, to żeby to znowu było bardzo produktywne, to stracimy ten zachwyt, od którego zaczęliśmy, który będzie najbardziej, który dla mnie jest najbardziej cenny, nie? Musimy być ostrożni. No, więc też o tym myślę, że w przyrodzie można wszystko, ale że jak będziemy robić to wszystko, to żeby nie zapomnieć, że przede wszystkim można nic. I że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy tam. A jednocześnie bywa jedną z najtrudniejszych rzeczy. Mhm. Gdzieś w tym ostatnim Dziecku Lasu Richarda Louva jest taki fragment o uwadze. On mówi, że jazda na rowerze przez las to nie jest do końca bycie w przyrodzie. Dlatego, że okej, czerpiesz tam nie wiem, z bycia w zielonym kolorze, oddychania tym powietrzem świeżym, nie wiem, wdychania olejków eterycznych, ale jeżeli jesteś w przyrodzie i jesteś nastawiony na cały czas na konkretny cel, to twoja uwaga nadal jest skupiona na konkretnym celu, zadaniowości, tak jak przez całe twoje życie pracowe i tak dalej, więc nie wchodzisz w ten taki stan bycia w przyrodzie, który cechuje rozproszona uwaga. To jest taka uwaga, która zbiera wszystko dookoła i nie jest na niczym skupiona do końca. To jest taka uwaga, która no, ma dużo wspólnego z uważnością, nie? To jest taki stan, który sam w sobie jest jakiś taki leczący i regulujący. Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz i ja doszedłem do tego kiedyś, bo jest mi bliska fotografia przyrodnicza, ale też momentami zacząłem sobie uświadamiać, że to właśnie nie jest to bycie.
To jest skupienie się na czymś i ograniczenie sobie widzenia tego wszystkiego przez pryzmat aparatu, realizacja jakiegoś planu, czasami zadania. I dzisiaj jestem od tego już wolny i jest mi z tym dużo lepiej. Nadal fotografuję, ale mam do tego zupełnie inne podejście. To trwało u mnie kilka lat, taka zmiana ścieżki, ale też dzisiaj patrząc na niektórych fotografów, nawet znajomych, też widzę, że to nie jest to, trochę jak z tą jazdą właśnie na rowerze przez las, że to nie jest to, o czym tutaj mówimy. To mi się też kojarzy z chodzeniem po górach, wiesz, że jak chodzimy po górach, to czasem mamy taki pomysł, że trzeba wejść na szczyt, żeby ta wyprawa się liczyła, nie? Mhm. Ja jestem człowiekiem, który zawrócił 30 metrów przed szczytem rysów, może 50. Zresztą wiesz, wlazłam tam na górę zupełnie bez kondycji i zawróciłam tuż pod szczytem z moim mężem i zeszliśmy na dół. Miało na to wpływ to, że ciężko się było zmieścić na szczycie, a szliśmy od polskiej strony. Mhm. A to jest wyprawa, która mnie nauczyła, że nie trzeba. Że nie trzeba, ale też, że w byciu w przyrodzie i w chodzeniu po górach szczególnie bardzo ważny jest kontakt ze samym sobą. Że nie chodzi o to, żeby się łamać w tym, tylko żeby doświadczać i się budować. I trochę podziwiam ludzi, którzy tam, wiesz, robią jakąś trasę typu 80 kilometrów przez 3 dni po górach, tam gdzieś po Karkonoszach i w ogóle. To może nawet nie jest tak dużo, ale dla mnie jest dużo. W sensie podziwiam ich wytrzymałość, kondycję i tak dalej. Ale że też myślę o tym, że każdy z nas ma jakieś tam swoje ograniczenia i fizyczne, no może ograniczenia to jest złe słowo, swoje warunki swojego organizmu, w których jest mu dobrze i w których, żeby następował rozwój i radość i żeby mógł dostarczać zachwytu i czerpać z tych wszystkich fajnych wartości, o których gadaliśmy, to nie możemy przekroczyć pewnej bariery, takiej może nie komfortu, chociaż komfort jest bardzo ważny, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Nie możemy wprowadzić naszego organizmu znowu w stan, w którym my próbujemy coś zdobyć za wszelką cenę. Więc trochę chyba jak z twoją fotografią. Tak, myślę, że tak to działa. Doszliśmy do chyba takiego naturalnego końca tej rozmowy, natomiast ja tutaj jeszcze na sekundę wspomnę o czymś, co mi troszkę umknęło, przyznam się, a przed chwilą mnie oświeciło, że właśnie to jest jedna rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Jak spotykałem się z dziećmi w szkołach podstawowych, gdzieś na poziomie tam drugiej klasy najczęściej to były dzieci, to uświadomiłem sobie, że jest jeszcze coś takiego, że dzieci mają czasami dziadków na wsi i ci dziadkowie potrafią robić robotę. I bardzo często było tak, też wspomniałeś o tym, że sarna to duży pies albo dziwny pies. Dzieci przychodziły do mnie w przerwie i mówią, naprawdę pan widział sarnę? Ale jak to? Ale gdzie tam coś? Ale były takie dzieci, które mówią, nie, no my z dziadkiem to chodzimy gdzieś tutaj, a babcia to mi pokazuje. I nagle się okazuje, że wiesz, dzieciak ma rozszyfrowane jakieś tam rośliny na łące za domem u babci, bo sobie chodzili, zbierali ziółka, coś tam się jeszcze działo, a ten z dziadkiem to zrobił to i tamto, a tutaj to jeszcze, wiesz, taka akcja czy siaka, więc to jest po prostu też bezcenna ścieżka. No ja nie doświadczyłem, ja w ogóle nie miałem dziadków, że tak powiem, bo za wcześnie odeszli, natomiast no tylko zazdrościć dzieciom, które mają właśnie taką możliwość. Mogą, wiesz, pojechać sobie i się tam z nimi wyregulować. To jest po prostu coś nie do przecenienia moim zdaniem. Wiesz co, to jakoś jak mówisz o tych dziadkach, to mi się to kojarzy z tym pytaniem o rodziców, którzy sobie umysłowili, że dla ich dzieci to by było bardzo ważne, żeby one pobyły w przyrodzie. Że ja jako rodzic nie muszę mojego dziecka nauczyć wszystkiego. Jeżeli mi jest naprawdę źle w tym lesie, znam takich ludzi, którzy po prostu się wychowali na blokowisku i im wcale nie jest przyjemnie w lesie. Mhm. Może by się nauczyli, jakby pobyli. Wierzę w to, że każdemu człowiekowi powinno być przyjemnie w lesie, no ale nie każdemu jest. To może ja mam kogoś bliskiego, kto te dzieci raz w miesiącu na przykład by zabrał. Nie? Że może to być babcia, dziadek, a może mam takiego przyjaciela, dla którego by to była frajda. Potrzebny jest przewodnik. Kogoś, komu mogę zaufać, że on zadba o bezpieczeństwo i pokaże moim dzieciom różne fajne rzeczy. Czasem jest tak, że jeżeli chodzi o ograniczenia fizyczne, to łatwiej poprosić kogoś, nie? Żeby ktoś zrobił z naszymi dziećmi coś tam, bo nie wiem, bo no ja nie nauczę na przykład dziecko jeździć na nartach małego, bo mnie bolą plecy, nie dam rady się schylać, więc wezmę instruktora. Nie? I tutaj widzimy taką wartość tego, że mogę za to zapłacić. Myślę sobie o tym, że jak
mam takie poczucie, że ja nie nauczę mojego dziecka świata przyrody, bo sama o nim mało wiem, albo bo się go boję, bo mogę też zapłacić przewodnikowi, nie? Takiemu, o którym mówisz, który organizuje właśnie warsztaty leśne. Pozdrawiamy z tego miejsca Anię Jodełkę. W różnych miejscach w Polsce można znaleźć takich ludzi, którzy są, wiesz, są gotowi nam pomóc. Dobrze. Dobrze. Długo gadamy, nie? Długo. Bardzo Ci dziękuję. To znowu była wielka przyjemność móc z Tobą pogadać. A jeśli te dzieci nie będą w przyrodzie, to wiesz, o teraz głęboko pojadę. To nikt nas nie ocali, nie? Ich nikt nie ocali za chwilę, tak naprawdę. To też jest jeszcze jeden aspekt, o którym też moglibyśmy gadać. I dlaczego warto im podsunąć jakąś tam dróżkę, zaproponować do wejścia w tą przyrodę, bo one to też długofalowo zrobią to dla siebie też. Całościowo świat się zabrał na to przestraszenie. Są badania ze Stanów o tym, że chyba 75% nastolatków w tej chwili zgłasza stany dysforyczne, czyli albo lękowe, albo depresyjne, związane z tym, z kryzysem klimatycznym i tym, że świat się kończy. I to nie jest taki stan, w którym ja mam siłę, żeby dbać o świat. No pewnie, że nie. To jakby sposobem na to, żeby ludzie segregowali śmieci, nie jest to, że pokazujemy i bombardujemy ich w kółko ławicami śmieci na oceanie, bo to tak nie działa. To sprawia, że ja czuję, że już nic nie zmienię. Więc to też jest cały znowu temat, jak to robić, żeby dzieciom bezpiecznie ich wprowadzać w ten temat w taki sposób do uniesienia. Racja. Bardzo Ci dziękuję. Mam nawet trochę wyrzut sumienia, bo jest późno. Ja się z pełną odpowiedzialnością tak umówiłam, to już wiesz, nie miej wyrzutów. Ja jutro chłopaki do 11. Ekstra, ja sobie wstanę przed 6 i pójdę z psami na spacer do parku. Może jeszcze do usłyszenia, liczę na to bardzo, że wykombinuję kolejny temat, do którego będę Cię mógł zaprosić, a Ty się znowu zgodzisz. No, jak kombinujesz dobry temat, to na pewno się zgodzę, bo lubię z Tobą rozmawiać, więc też dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchaliście rozmowy z Dorotą Brączyńską. Jesteśmy mniej więcej na półmetku tego odcinka. Także to jest moment na ewentualną przerwę, jeśli takowej potrzebujecie. Jedziemy dalej. W drugiej części podcastu moim gościem jest Anna Jodełka. Anna Jodełka z wykształcenia magister ochrony środowiska, coach. Z pasji, wielkiej pasji, jest edukatorką, pedagogzką, wychowawczynią. Jest doświadczoną organizatorką wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wreszcie jest autorką leśnych warsztatów, książki, poradnika dla rodziców, nauczycieli, edukatorów. Korzystając z ogromnego doświadczenia Ani, pytam ją o praktyczną stronę wprowadzenia dzieci i ich rodziców w przyrodę. O wszystkim opowie Ania. Zapraszam do wysłuchania rozmowy ze mną. Cześć Aniu, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Miło Cię gościć w mojej audycji. Przedstaw się proszę słuchaczom. Cześć, ja również bardzo dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś do siebie. Ja nazywam się Ania Jodełka i jestem założycielką firmy Jodełka Leśne Warsztaty dla Dzieci. Jestem też nauczycielką przyrody i biologii, ale także też wychowawczynią. I jestem też autorką książki pod tytułem Leśne Warsztaty, poradnik dla nauczycieli, edukatorów oraz dla rodziców. Widziałem kilka wywiadów z Tobą w internecie i nie będę Cię pytać o nazwisko, ale powiem tylko, że jestem jego wielkim, wielkim fanem i zwyczajnie po ludzku Ci po prostu zazdroszczę takiego nazwiska. A dziękuję, ja też jestem z niego dumna. Nazwa firmy i tego, co robię, chyba była mi pisana, także wszystko się połączyło w jedną całość. Także ekstra. Jest Jodełka. To mało kto tak ma. Słuchaj Aniu, pytanie jest dość istotne. Jak sprawić, by las, no ale ten las mówimy tutaj umownie, bo to bardziej chodzi o to, że ten las reprezentuje szeroko pojętą przyrodę. Jak sprawić, żeby las był obecny w życiu dziecka i żeby wycieczki do parku czy do lasu stały się takim fundamentem właśnie do budowania takiej silnej więzi z przyrodą? No liczę na to, że takiej więzi potem na całe życie. Tak, i powiem Ci, że takim kluczowym chyba słowem, na którym warto się pochylić, to jest to, co powiedziałeś, budować więź z naturą. I wydaje mi się, że tu musimy się na chwilkę zatrzymać, żeby potem móc odpowiedzieć na to pytanie,
bo właśnie, dlaczego my coś musimy zbudować, dlaczego chcemy to budować i czy to w ogóle oznacza, że było coś kiedyś zbudowane, a może na przestrzeni lat zostało to w jakiś sposób zburzone i teraz, wiesz, musimy poczynić jakieś starania takie, żeby odbudować coś, no wydaje mi się, że na nowo. I tutaj właśnie to słowo klucz, czyli budowanie, jest dość ważne i istotne z tego względu, że jak ja sobie wspominam moje dzieciństwo, czyli lata 90., ty być może nie dopytałam cię o wiek, ale wydaje mi się, że ja też pamiętam lata 90. No, myślę, że tak tu mówimy o właśnie takich latach 80., 90. Ja, tak jak powiedziałam, pamiętam dość mocno 90., a z opowieści moich starszych sióstr znam te lata 90. i to, jak wyglądało ich dzieciństwo. I powiem ci, że no właśnie, to jak wyglądało nasze dzieciństwo, czyli było tak naprawdę pełne natury. Nikt nie musiał mówić tak o plusach, zaletach, korzyściach z przebywania w naturze. My po prostu w niej byliśmy. To było coś zupełnie naturalnego. Po szkole czy przedszkolu spędzaliśmy czas po prostu na swobodnej zabawie na dworze z rówieśnikami. Ja też nie pochodzę z jakiegoś tam miejsca, gdzie miałam blisko las, bo pochodzę z blokowisk, że tak powiem, ale ta natura była naprawdę obecna jakby każdego dnia. Czy to bawiliśmy się tam na podwórku w krzakach, czy jak mieliśmy potrzebę pójść gdzieś dalej, to chodziliśmy kilka bloków dalej, tam była łąka, w której mogliśmy puścić wodze fantazji. I właśnie obserwując jakby to dzieciństwo, które jest teraz, a to, którego my doświadczyliśmy, no to mamy niestety, ale taką ogromną przepaść, nad którą musimy pracować, czyli właśnie musimy ponownie budować tą więź z przyrodą. No wydaje mi się, że ta przepaść jakby jest wynikiem po prostu tego tempa życia, rozwoju technologii, natłoku codziennych zajęć, obowiązków i w tym wszystkim mam wrażenie, że się troszkę pogubiliśmy i zwyczajnie zapomnieliśmy, że my jesteśmy częścią przyrody, że my do niej należymy i teraz jakby jesteśmy w takim punkcie, gdzie musimy zacząć właśnie dbać o to, by jakby to młode pokolenie, które teraz się wychowuje, zbudowało tą więź z przyrodą. I dlatego tak naprawdę zastanawiamy się też, jak sprawić, tak, by ten las był w obecnym życiu dziecka. A niestety jest go mało i nawet w tych takich naszych kręgach tutaj edukatorskich, leśnych, mówi się na to zespół deficytu natury. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Tak. No nie jest to oczywiście oficjalnie jednostka chorobowa, ale jest to termin, który oznacza po prostu brak natury w życiu dzieci i w życiu dorosłych. No i oczywiście konsekwencje tego. Także tutaj jakby to wszystko jakby się zazębia i od tego miejsca właśnie należy teraz pomyśleć, jak sprawić, no by ten las właśnie stał się obecny. I tak jakby po prostu w moim odczuciu to tutaj główną i taką bardzo istotną rolę gra dorosły. Czyli tu możemy mówić o rodzicach, o opiekunach, o nauczycielach, czy po prostu osobach ważnych w życiu dziecka. Bo jeśli taki opiekun ma tą silną więź z przyrodą, no to dzieci jakby mają tą szansę zarazić się, oczywiście w cudzysłowie, zarazić się dziką pasją i pójść jakby w ślady właśnie tego dorosłego. Bo no nie to trochę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, trochę jak w czytaniu książek. Nie? Jeżeli w domu rodzice czytają książki, to dziecko czyta książki. To jest taki jeden dokładnie z prostych i też jeszcze przykład, przykładów. Jak rodzic się boi pająków, to zazwyczaj dziecko też się potrafi. Boi pająków. Tak, potrafi. To akurat przerabiałem nawet osobiście. A widzisz. Wiesz co, to ja w ogóle zatrzymam cię na chwilę, bo ty się szybko rozkręcasz.
Przepraszam. I mi tutaj wykreślasz po prostu kolejne moje pytania w błyskawicznym tempie. Tak, musisz mnie trochę stopować, bo ja mogę... Dobra, to już cię kontruję, bo faktycznie mój czas taki podwórkowy przypadł na, no przyznam się, lata 80. nawet, nie 90. Jestem trochę starszy od ciebie. I faktycznie wszystko się zgadza z tego, co powiedziałeś, łącznie z tym, że ja również blokowisko i faktycznie nie było lasu, ale były to jeszcze takie czasy, gdzie jednak te osiedla powstawały w takich miejscach, gdzie bez trudu można było znaleźć kawałek chociażby starego sadu, czy jakiejś niedużej łąki i to w zupełności wystarczało. A jeżeli były tam jeszcze jakieś, nie wiem, sadzawki albo tego typu rzeczy, no to już w ogóle dochodziły do tego jakieś tam płazy i inne rzeczy, które też były już taką żywą przyrodą. No bo powiedzmy, że no może w mieście tam, nie wiem, sarny nie widziałem w tamtych czasach. To były czasy, kiedy na łódzkim dużym osiedlu jeszcze można było krowy zobaczyć, które się pasły, bo gdzieś tam między tymi wieżowcami jeszcze były ukryte małe domki, gospodarstwa. Ale faktycznie było tak, i jak powiedziałaś, że to nie nas trzeba było wyciągać za uszy gdzieś na zewnątrz, w teren, w plener, to raczej rodzice za uszy musieli nas ściągać z powrotem do domu, bo to była, wiesz, dostanna walka. Otwierało się okno, mama jedna, czy druga, czy trzecia wołała na obiad albo na kolację, to jeszcze chwilę, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, nie, gdzieś tam na drzewie się wisiało, nie wiem, szukało śliwek, gruszek, a potem były całe akcje. Także to faktycznie doskonale rozumiem. Myślę, że akurat załapaliśmy się jeszcze na taką chyba końcówkę tych czasów, kiedy no zwyczajnie nie byliśmy też przebodźcowani tym wszystkim, co teraz no króluje. Nie? Jednak jest tak łatwy dostęp do chociażby elektroniki, która jest takim fajnym złudzeniem, że no zajmuje dziecko. Nie? Jeżeli rodzice są zabiegani, nie mają czasu, to w dużym skrócie mówię, to na pewno jest taki skrót myślowy i ogólnie nie, ale w tym kontekście na pewno tak jest. I tutaj druga rzecz, do której chcę nawiązać, to o czym wspomniałaś odnośnie tego, że się trochę pogubiliśmy właśnie w tym wszystkim, nie? Że żyjemy tak szybko, pędzimy i to wszystko się dzieje za szybko. I to właśnie chyba bardziej ci rodzice są tymi pogubionymi, tak, niż dzieci. Niż dzieci, no bo wiesz, jak mojego dzieciaka rzucisz tam do tego parku czy lasu, to on sobie znajdzie szyszkę i będzie miał, wiesz, ekscytację, nie? Będzie siedział i, wiesz, obracał tą szyszkę z każdej strony, może, nie wiem, mówię o takim całkiem małym dziecku. Spróbuję ją ugryźć, wiesz, będzie dotykać, macać fakturę, no nie wiem, powącha, będą się działy różne ekscytujące historie, nie? Jeżeli mówimy o takim, jakiejś pierwotnej łączności, to ona pewnie ciągle jest. Tylko tutaj kwestia tego, czy rodzice będą takim dobrym łącznikiem i przewodnikiem. Myślę, że tutaj się zgodzisz, nie? No zdecydowanie się zgodzę, bo no nie ukrywajmy, ale to, żeby te dzieci wyszły na dwór czy na wędrówkę do lasu, to potrzebują tego dorosłego, więc jeśli dorosły jest tak mocno, wiesz, zakręcony na tym, by sprostać wszystkim obowiązkom, zadaniom, no to temu małemu człowiekowi jest rzeczywiście gdzieś tam trudniej wyjść w naturę, by móc tam po prostu się bawić czy doświadczyć. Mhm. Więc jakby dlatego to, co powiedziałam, że bardzo ważną rolę, a właśnie tą taką chyba najważniejszą ma dorosły, który jakby pokaże dziecku, że ta natura jest na wyciągnięcie ręki, jest za darmo i można w niej po prostu być i świetnie się bawić. Bo to, co też powiedziałeś, tak, no, dzieci chłoną nasz system wartości, obserwują nas, każde nasze zachowanie, więc jeśli w naszym, tym dorosłym sercu będzie natura, to te dzieci będą już miały jakąś podstawę, będą mieć jakiś fundament, na którym będą mogły budować właśnie swoją indywidualną relację z przyrodą. No tutaj takie fajne określenie pojawiło się już w kilku moich odcinkach w rozmowach z gośćmi, że my mamy w sobie takie naturowe DNA, że po prostu od wieków byliśmy związani jako ludzie z przyrodą, my z tej przyrody się wywodzimy i po prostu czasami tylko odchodzimy trochę za daleko, ale to ciągle w nas jest i reagujemy bardzo często na szum wody, który coś dziwnego robi nam w głowie, albo właśnie na krzyk żurawia, albo na tego typu rzeczy, że to jednak gdzieś coś tam w nas drzemie, tylko no, sztuką jest to znaleźć i obudzić, nie? To jest jakby ta... A słuchaj, ja cię zaraz zapytam o to, bo ty organizujesz takie warsztaty w terenie i zapytam cię o stronę praktyczną i taką organizację tego typu zajęć. Natomiast zanim to zrobimy, a jesteśmy przy tych rodzicach, to zapytam, no właśnie, kto do ciebie trafia? Jakby ciekawi mnie to, jaka jest droga i kto do ciebie przychodzi, no bo zakładam, że przychodzą rodzice z dziećmi i potem czy ci rodzice też uczestniczą na przykład jako obserwatorzy w samych zajęciach, czy porzucają swoje dzieciaczki z tobą
i już nie uczestniczą w tym wszystkim. Nie? Czyli najpierw jakby kto do ciebie trafia i potem jak to wygląda, czy ten udział rodziców również jest w samych zajęciach? Często powtarzam, że mam ogromne szczęście, bo trafiają do mnie osoby świadome. Świadome, wartościowe, właśnie świadome, może, znaczy, no ciężko mi tak powiedzieć, nie, ale świadome, wydaje mi się, świadome siebie, świadome tego rodzicielstwa i tego, co chcą dziecku przekazać. Oczywiście zdarzają się osoby, które jakby wpadły z ciekawości, co tu się dzieje i już na przykład nigdy nie wróciły. Natomiast naprawdę udało mi się zbudować taką fajną społeczność takich rodziców, no bliskich już jakby mojej wizji, czy też jakimś tam moim poglądom i gdzieś tam tworzymy właśnie taką małą, leśną rodzinę. Czyli masz takich powracających? Tak, mam powracających i co mnie bardzo cieszy, bo zawsze te spotkania też są takie na stopie takiej koleżeńskiej, bardzo luźnej i to, tą atmosferę taką rodzinną da się mocno odczuć. Także jakby nie wiem, czego to jest zasługa. Czy tak po prostu się wydarzyło, czy po prostu ileś tam czynników się złożyło na to, ale to naprawdę jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa i właśnie mówię, że mam szczęście, że mogę takich ludzi spotykać na swojej drodze, bo ja się bardzo dużo od nich uczę też, nie? I wydaje mi się, że wszyscy od siebie się uczymy i my od dzieci, i dzieci od nas, i tu rodzice między sobą. I też pytałeś się, jak to wygląda, czy rodzice biorą udział, czy raczej się przyglądają. U mnie jest tak, że zazwyczaj rodzice biorą udział w warsztatach, biorą ten czynny udział, czyli jakby... Czyli ty ich angażujesz również. Tak, ja angażuję ich również, to też się opiera na tym, że oni gdzieś tam pomagają, wspierają swoje dziecko w jakichś tam działaniach i to też jest właśnie niesamowite, bo przypomina mi się taka sytuacja, jak tam szukaliśmy chyba dżdżownic i łopatkami kopaliśmy i mama w pewnym momencie mówi, że jedna z mam mówi tak, że ona nie pamięta, kiedy grzebała w ziemi i miała taką wielką satysfakcję i radość z tego, bo też mówiła, że pracuje gdzieś w korporacji i jakby jej dzień jest bardzo podobny jeden do drugiego i tak się przez chwilę właśnie zastanowiła, że już nie pamięta, kiedy miała możliwość grzebać w ziemi. Także było to dość śmieszne, ale też... A to też pokazuje, jak daleko odchodzimy i czasami jak niedużo nam trzeba do szczęścia, co? Dokładnie, właśnie mocno zastanawiające i takie dające do myślenia były. Niesamowite. Także biorą udział, bardzo fajne i cenię sobie też taki moment, gdzie, bo też prowadzimy zajęcia z leśnej takiej uważności, czyli tutaj dotykamy takiego mindfulnessu i na końcu zawsze jak tworzymy krąg, to wędruje sobie świeczka z rąk do rąk i każdy ma szansę powiedzieć, za co jest wdzięczny, za co dziękuję i w tym też właśnie biorą udział rodzice i naprawdę powiem ci, że płyną tak piękne słowa, tak piękne zdania, które no mocno wzruszają i widzę, że dzieci są też poruszone tym, że rodzic wypowiada się i mówi jakąś taką fajną rzecz, więc zazwyczaj właśnie kończymy tak bardzo czule, ciepło te nasze spotkania, że tak później to cały czas gdzieś tam we mnie krąży i jest. Także oprócz właśnie takich doznań, powrotu do takich pierwotnych aktywności, to też fajne jest to, że rodzice się angażują w sposób taki, że też mówią coś od siebie prosto z serca. No i niesamowite jest to, że ta energia też do ciebie wraca, no bo zakładam, że ty to też robisz z no, takiej czystej pasji. Tak. I masz w sobie kawał misji, jak ja to nazywam, no bo dzisiaj wiesz, wszyscy się z tym zgadzają, że edukacja, w ogóle edukacja szeroko pojęta to jest klucz do naszej przyszłości, a w tym przypadku edukacja przyrodnicza, no to oczywiście już mówi samo za siebie. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że ty wkładasz w to tyle serca i energii, bo nie widzę w tym przypadku, że ci ludzie do ciebie wracają i że są tak, wiesz, pozytywnie zaskoczeni, zafascynowani tym wszystkim, co robicie razem. I to się nie dzieje samo, że to się tak fajnie kręci, że stworzyłaś, jak mówisz, taką rodzinę. Wydaje mi się, że może to działać trochę tak, że ty po prostu pokazujesz, że można zdefiniować na nowo nauczyciela. W ogóle można na nowo zdefiniować lekcję przyrody. Nie przypominam sobie, żebyśmy my ze szkoły wyszli
Oczywiście, to jest kwestia trafienia na nauczyciela albo nie trafienia, nie? Bo można trafić, wiesz, na fajnego biologa albo fajnego historyka, albo jeszcze tam, nie wiem, geografa, matematyka i każdy gdzieś tam może kogoś za sobą pociągnąć, ale no ja akurat nie trafiłem. Ja pamiętam, że jak wyszliśmy na sprzątanie jakiegoś szkolnego ogródka, grabienie liści, to był już szczyt, nie? Możliwości. Natomiast nie było takiej lekcji, żeby ktoś nas zabrał do lasu i powiedział, nie wiem, to jest takie drzewo, a tutaj mamy to, a tutaj żyją mrówki, a tutaj jeszcze coś innego, więc to jest takie, ja tak sądzę, że jest to takie przedefiniowanie zarówno roli nauczyciela i samej lekcji przyrody. To po prostu pokazujesz, wiesz, jakby to mogło wyglądać, nie? Jak to powinno wyglądać. No mam nadzieję, że te moje lekcje i to wychodzenie w naturę zostanie na długo w pamięci u dzieci i rodziców, ale powiem Ci, że też ten obraz nauczyciela, o którym wspomniałeś, troszkę się zmienia i mam wrażenie, że zmienia się na lepsze i wierzę w to bardzo, bo ten nauczyciel XXI wieku, można powiedzieć, że on jest wiecznie niedoceniany. To też, ale tu chciałam jakby poruszyć jeszcze co innego. Właśnie to, co ja jakby wprowadzam w mojej klasie czy w szkole. I to wychodzi ode mnie w sposób zupełnie naturalny, czyli nie jestem takim typowym nauczycielem, który pisze na tablicy, tak, siedzimy przy książkach, tylko staram się, żeby te dzieci miały taką możliwość doświadczania i podejmowania własnych tutaj decyzji, dochodzenia do własnych wniosków i stąd właśnie ten nauczyciel troszkę się zmienia, na takiego inspiratora, mentora. Przewodnika dokładnie, który ma przede wszystkim partnerską relację z dzieckiem, gdzie właśnie wspiera, inspiruje, podnosi na duchu, no też uważnie słucha, stara się zrozumieć. I też co dla mnie jest ważne podczas właśnie jak wychodzimy do lasu, to zadawać pytania, tak, które gdzieś tam poszerzają tą wiedzę dzieciom, czyli nie dawać gotowych odpowiedzi, tylko wspólnie razem dochodzenie do jakichś wniosków. Ta uważność na potrzeby dzieci jest też szalenie ważna, bo możemy sobie przygotować scenariusz, od A do Z wszystko pięknie rozpisać, natomiast jak wychodzi się w przyrodę i byśmy chcieli realizować to, co my sobie w głowie ułożyliśmy, no to by to nie wyszło. Dlatego warto właśnie patrzeć na dzieci, na ich potrzeby, słuchać ich uważnie, no i podążać za nimi. I wtedy tak mam wrażenie, że właśnie uczymy się od siebie nawzajem i te lekcje przyrody, czy wyjścia po prostu w naturę na leśne warsztaty są no, niepowtarzalne, są no, takie wyjątkowe. Bo to jest po prostu kawał przygody, nie? Kawał przygody, dokładnie. Kawał przygody, której no, raczej nie powtórzymy, bo wiadomo, za kolejnym razem może być już zupełnie inny pomysł. Pewnie, pewnie. Absolutnie nie chciałem urazić współczesnych nauczycieli. Wiem, ile naprawdę ciężkiej pracy trzeba w to włożyć. Ja kilka razy, no nie więcej, kilkanaście razy może byłem zapraszany. To zwykle były drugie klasy szkoły podstawowej. Tak się najczęściej zdarzało, na takie podwójne lekcje o przyrodzie, 2x45 i wiem, ile trzeba włożyć trudu w to, żeby chociażby utrzymać koncentrację dzieci na odpowiednim poziomie. No wiesz, ja posiłkuję się fotografią, bo jestem też fotografem przyrodniczym. Tak mi jest też łatwiej opowiadać o konkretnych rzeczach, obrazując je, ale no jednak nie ma jak, wiesz, wyciągnięcie lornetki, czyli posługiwanie się też fajnymi rekwizytami, albo zbudowanie na przykład ukrycia do obserwacji ptaków, nie? Czy do podglądania, fotografowania ptaków. Robiliśmy takie rzeczy, wiesz, jakiś namiot, trochę gałęzi, jakaś siatka maskująca, tego typu historie i po prostu to było niewiarygodne. Te dzieci po prostu, wiesz, one się jakby przemieniały w zupełnie inne byty, które były zbudowane z całej ciekawości, jakiejś takiej dociekliwości. To były, wiesz, pytania, tak, które mnie czasami zaskakiwały, bo to jednak no, dla mnie małe dzieci, nie? No, tutaj nagle były poważne pytania, bo przecież czasami dotykaliśmy w tych rozmowach też tego, że pojawiała się śmierć, nie? Mamy drapieżnika, który poluje, który zabija inne zwierzę, a dlaczego tak się dzieje i to i tamto, więc naprawdę głębokie historie, ale no, wiem, ile to kosztuje pracy i za to na pewno duży szacunek. A powiedz mi, jakie ty masz w tych warsztatach widełki takie wiekowe? Dla dzieci w jakim wieku one są jakby dedykowane?
Mam takie dwie grupy, czyli te maluszki, czyli od 2 do 6 lat, mniej więcej taki jest przedział, a drugi od 6 do 9 lat, więc w tych właśnie takich przedziałach wiekowych się gdzieś tam kręcimy. Tylko też ja zawsze zaznaczam, że wszystko zależy od rozwoju dziecka i to rodzic decyduje, do której grupy chce dziecko zapisać, tak? Czy chce przyjść do tych młodszych, czy starszych, jakby tutaj daję takie pole do tego, żeby rodzic sam zdecydował, bo każde dziecko jest różne i no, ja nie znając go nie będę tutaj go przypisywała do jakiejś tam grupy. Także tutaj jakby rodzic decyduje, do jakiej grupy chce, a ja też prowadzę w szkole tak zwaną leśną świetlicę i tam wychodzę z dziećmi, czyli od pierwszej klasy do no 7 klasy podstawówki, także my tak sobie chodzimy, ale też jesteśmy podzieleni na grupy, tak jakby klasa pierwsza chodzi oddzielnie, a te starszaki już też chodzą na tą grupę dla starszych, a to też wynika z tego, że no oczywiście jakby z rozwoju, bo oni są na różnych etapach życia i co innego mogę pokazać grupie właśnie tej młodszej, a co innego grupie starszej. I to też tak jak ty powiedziałeś o pewnych rekwizytach i też bardzo śmieszna taka sytuacja. Miałam na ostatniej leśnej świetlicy przygotowane tam jakieś mnóstwo punktów, które chciałam gdzieś tam im pokazać, zrealizować, ale jednym z tych punktów był scyzoryk, czyli skrobanie właśnie patyków. I powiem ci, że my przez 1,5 godziny skrobaliśmy tylko te patyki, bo oni nie chcieli nic innego zrobić, tylko skrobać właśnie patyki. I to było z jednej strony naprawdę fascynujące, że tak się zaciekawili i skoncentrowali i w ogóle tak to głęboko weszli. Ale z drugiej strony też takie dające do myślenia, że to jest tylko scyzoryk, a ich to po prostu tak mocno pochłonęło. No to jest tak, że no nie mają często właśnie dostępu do takich rzeczy, które dla nas za dzieciaka było czymś normalnym, scyzoryk, skakanka, a mówię o skakance, bo ostatnio też przynieśliśmy do szkoły skakanki i dzieciaki z pierwszej, z drugiej klasy szkoły podstawowej dopiero zaczęły uczyć się skakać na skakance, a dla nas skakanka w naszym dzieciństwie to jasne, niesamowite, nie? Chleb powszedni, tak? Więc no, są te różnice i to widać właśnie w takich małych rzeczach, że tak powiem. No ale tu od razu mam to skojarzenie z mamą, o której wspomniałaś, która miała okazję pogrzebać w ziemi, nie? I to był mniej więcej ten sam pewnie poziom fascynacji tą czynnością. Tak jak wiesz, mały siedział ze scyzorykiem i sobie skrobał, a mama pogrzebała sobie łyżeczką w ziemi i to też było mniej więcej na tym samym jakimś poziomie doznania. A słuchaj, jak no już teraz przejdziemy do tej praktycznej strony, czyli do samych warsztatów i ich organizacji, ale jeszcze chciałbym cię zapytać, bo ty często jesteś w terenie. Co ostatnio porabiałaś, jeżeli chodzi o te twoje wyjścia właśnie terenowe, warsztatowe? Co ciekawego robiłaś? Albo nawet może nie warsztatowe, po prostu. Ostatnio byłam też z dziećmi w jednych, bo my chodzimy teraz najczęściej do parku, z tego względu, że do parku nam najbliżej, jeżeli wychodzimy ze szkoły, bo też zmieniliśmy po prostu lokalizację, kiedyś chodziliśmy do lasu, a teraz ze względu na zmiany chodzimy do parku, ale w tym parku też jest wiele fajnych rzeczy do odkrycia i ostatnio taką, oprócz tego scyzoryka, który wspomniałam, to pokazałam dzieciom, znaczy pokazałam, znaleźli sami na liściach dębu takie narośle, czyli to są galasy i byli tym tak mocno zafascynowani, że co to jest, jak to się pojawiło, skąd w ogóle się to bierze, czy to są jabłka, czy to są kulki. Było tyle o to pytań i potem wszyscy chcieli znaleźć swój galas i wziąć go do domu, że też kolejne jakieś tam minuty nam, nie chciałam powiedzieć przypadło, ale w sensie, że zajęło nam naprawdę dość dużo czasu na to, żeby poszukać tych galasów. Także to są takie właśnie małe rzeczy, a bardzo ciekawe i w ogóle to jak
później otworzyliśmy tą kulkę, czyli tą narośl na liściu i mogli zobaczyć tą taką malutką muszkę, która gdzieś tam się wkuła w te tkanki liścia, to było dla nich takie przeżycie i seria potem pytań, jak to się dzieje, czy ta muszka może się wgryźć w nas, czy nam też może powstać taka kulka, także to są te właśnie, co wspominałeś, te pytania tak ciekawe, tak poszerzające w ogóle i czasami dorosły człowiek by się nad tym nie zastanawiał, a dzieci dają takiego właśnie pstryczka, że fajnie potem o tym sobie tam no, dłużej pomyśleć. No to myślę, że te galasy nam tak ostatnio w tej naturze pozaprzątały głowę. Wiesz, ja też jestem wielkim fanem parków, no zwłaszcza jeżeli mamy gdzieś taki stary park i naprawdę w takich parkach, no w tej sferze edukacyjnej, to lepiej się nie da. No bo wiesz, no, zabrać kogoś na wycieczkę do lasu, to już jest jakieś, to już trzeba trochę organizacji i więcej trudu, nie? Logistyki, ale tak jak czasami się da przejść, nie wiem, jedną, dwie, trzy przecznice i można sobie wejść do takiego parku, to tam się da otworzyć ludziom oczy i po prostu pokazać im taki świat, którego wiesz, oni nie widzą. I tutaj mam na myśli nawet dorosłych. Więc, tak, więc naprawdę jak chcemy, to znajdziemy ten kawałek zieleni w naszej okolicy. Tak, nawet skwerek, nie? Dosłownie. Nawet skwerek, dokładnie. Jeżeli tam się kucniemy, przyjrzymy, odgarniemy liście, to naprawdę możemy zobaczyć dużo fascynujących rzeczy, tylko właśnie trzeba chcieć na chwilę przystanąć, zatrzymać się i trochę zbliżyć się do tego świata przyrody, bo... Wiem, co jeszcze jest takim super rekwizytem, teraz mi się przypomniało, że to lupa, wiesz, coś, co po prostu, no ja w dzieciństwie to było normalne, że miałem lupę i to po prostu był ekstra gadżet, a teraz dla dzieci chyba rzadko im się zdarza i po prostu czasami pokazanie im czegoś przez lupę, to jest po prostu, wiesz, jakby czary-mary, science fiction. Także to też jest taka historia, wiesz, mchy, jakieś porosty na drzewach. No to są niesamowite rzeczy. No dobrze, Aniu, chciałem cię teraz zapytać o tą praktyczną stronę, czyli jak wygląda taka organizacja tych zajęć w terenie? No bo rozumiem, że wybierasz miejsce o jakiejś tam specyfice. No jeżeli jest to park, tak jak mówisz, że często się zdarza, no zgodziliśmy się z tym, że park sam sobie jest już takim poligonem, który w zasadzie jest chyba wystarczający. No rozumiem, że jeżeli macie okazję jechać gdzieś do lasu, no to pewnie jedziecie do lasu. Tak, zgadza się i tutaj właśnie prowadząc takie warsztaty czy w ogóle zajęcia w plenerze, no to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że wśród roślin, wśród zwierząt, to my jesteśmy gośćmi, a nie na odwrót. Bardzo ważne jest to bezpieczeństwo, czyli zapewnienie dzieciom, jak i sobie, tego bezpieczeństwa, czyli przed każdą wyprawą w teren, no należy go sprawdzić i go bardzo dobrze sprawdzić. Warto go znać troszkę jak własną kieszeń. Wiadomo, że są sytuacje losowe, tak? Bo to jest natura, tam się dzieje. Znać każdy, w miarę każdy zakamarek, sprawdzić, czy gdzieś nie ma gniazda szerszeni, czy nie wchodzimy na przykład na terytorium zaskrońca, czy żmij zakowatej. Też zawsze sprawdzam, czy tam, gdzie chcę rozłożyć koc, czy nie ma gdzieś niedaleko albo właśnie w pobliżu leżących gałęzi, no to wtedy warto sprawdzić, po prostu podnieść głowę do góry i sprawdzić, jaki jest stan drzew nad naszymi głowami. Być może są to stare drzewa, które zostały ostatnio poturbowane przez jakąś wichurę i gałąź może się urwać, spaść, tak? Także te gałęzie to też taki sygnał dla nas, że może warto wybrać inne miejsce. Czyli takie BHP, krótko mówiąc. Takie BHP, tak. I tutaj też polecam no, mieć tą pierwszą pomoc w małym poluszku, żeby w razie co móc udzielić pomocy, żeby te warsztaty były rzeczywiście bezpieczne i fajne. To pewnie też takie najprostsze sytuacje typu skaleczenie, prawda? Jakiś kolec w palcu albo tego typu rzeczy, nie? Bo podejrzewam, że to tego typu historie się najczęściej mogą zdarzać. No mogą, ale mogą też i gorsze, dlatego ja na przykład wychodzę zawsze z założenia, że wolę założyć najgorszy scenariusz i być na to przygotowana, niż gdzieś tam sobie to tak właśnie myśleć, że to tylko tarcia. Dlatego też apteczka jest bardzo ważna, żeby zawsze mieć ją przy sobie i adekwatnie do sytuacji też się zachować. Także takie trochę i pierwsza pomoc i znajomość właśnie i fauny, i flory mocno przydatna, jeżeli wychodzimy w teren, bo jeżeli coś się dzieje,
no to już wtedy nie jesteś fajną panią Anią z lasu, tak? Tylko, że coś się stało mojemu dziecku i no niestety ponosisz odpowiedzialność. No tak, jasne. A słuchaj, a czy przed ruszeniem na wyprawę ty też dajesz pewne wytyczne rodzicom, jeżeli chodzi na przykład o ubranie albo, nie wiem, buty, że dzisiaj to kalosze by się przydały albo jeszcze cokolwiek innego? Tak. No bo wiemy, że ciuchy robią robotę, prawda? Jeżeli my zadbamy o swój komfort i czyli prowadzący zajęcia i dzieci, to naprawdę ta zabawa w naturze może długo trwać i ja zawsze daję takie wytyczne rodzicom, jak się ubrać. Też często coś przypominam rodzicom, żeby pamiętali o sobie, bo niestety zdarza się tak, że na warsztaty przychodzą dzieci świetnie przygotowane. No widać po prostu od góry do dołu ubrane w odpowiedni strój, a rodzic na przykład z odkrytymi kostkami, gdzieś tam w takiej letniej kurteczce, bez czapki na przykład. I on się trzęsie i mówi, no to może już chodźmy do domu. I psuje tak naprawdę całą zabawę temu dziecku, które nie rozumie kompletnie o co chodzi, bo jest na przykład dobrze przygotowane. Więc zawsze właśnie wybierając ten strój do lasu, no to trzeba pamiętać i o dziecku, i o sobie. No i taka podstawowa zasada, jeśli chodzi o ubiór, no to ubierać się warstwowo, czyli na cebulkę. I szczególnie w takim sezonie jesienno-zimowym, to ta pierwsza warstwa, czyli najbliżej skóry, powinna być termoaktywna, która jakby pomaga regulować tą temperaturę ciała. Czyli właśnie grzeje, ale też nie pozwala na przegrzanie, tak? Ta druga warstwa to powinna być taką izolacyjną, czyli warstwą, czyli jakiś fajny polar czy sweter z wełny merino. A na wierzch, no to warto po prostu ubrać się w jakieś spodnie, najlepiej wodery, takie nieprzemakalne, kurtkę mieć też puchową z kapturem, czapka, rękawice, odpowiedni też właśnie odpowiednie obuwie i przede wszystkim sprawdzać, jeżeli już się boimy o to, czy dziecku jest zimno, czy nie, no to sprawdzać tą temperaturę ciała poprzez kark, dotykanie karku, a nie dłoni, bo zazwyczaj rodzice dotykają dłonie są skostniałe przykładowo, a dziecko mówi, że nie jest mu zimno, więc warto tutaj po prostu sprawdzić, czy ten kark jest suchy i ma taką optymalną temperaturę, to znaczy, że dziecku jest ok i nie jest mu zimno. Także, a z komarami jak sobie radzicie? Wiesz co, ja zawsze daję jakby rodzicom wybór, bo też jestem przygotowana na to, że mam i te naturalne olejki, które odstraszają kleszcze, odstraszają komary, ale też mam ze sobą takie spraye prosto z apteki i zawsze daję wybór rodzicom, jak oni chcą zabezpieczyć swoje dziecko. Więc jakby ja tutaj w tą kwestię nie ingeruję, ale mówię właśnie o odpowiednim ubiorze, nawet w lato, żeby były wysokie skarpetki. Najlepiej też mieć długi rękawek, bo jakiś cienki, ale długi rękawek, bo w lesie też jest zupełnie inaczej niż na dworze w pełnym słońcu, nie? Bo tam mamy cień. Pewnie, że tak. A czy masz jakiś swój ulubiony zestaw, no właśnie nie wiem teraz jak to nazwać, gadżetów, narzędzi, zabawek, no możemy tutaj dowolnie. Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że pomocy. Im mniej zabawek, im mniej gadżetów w naturze, tym lepiej. Oczywiście mam ze sobą takie podstawowe narzędzia, bardziej przybory jak scyzoryk, lupa, hamak i tak dalej. Natomiast staram się przynosić do tego lasu jak najmniej, żeby to nasze zmysły mogły doświadczać, a nie tutaj je to jakoś tam stymulować dodatkowymi gadżetami. Ale rzeczywiście ta lornetka, lupa, to są takie fajne takie miałem na myśli, tak jest. Przybory, które rzeczywiście mogą gdzieś tam pomóc w obserwacjach, ale przynoszenie jakichś tam zabawek, to jakby odchodzę od tego, bo jak zaczynałam, to rzeczywiście gdzieś do tego lasu dużo rzeczy zwoziłam, ale z wiekiem i z doświadczeniem i gdzieś tam z tym, czego się uczę tak naprawdę każdego dnia, decyduje się na to, żeby było po prostu tego jak najmniej. A czy możesz podać
Kilka, bo też no, nie chcę od Ciebie wyciągać informacji, które no, można wyczytać w książce, o której zaraz będziemy mówić, ale kilka przykładowych takich aktywności czy też zabaw, jakie wchodzą powiedzmy w zakres tych Twoich zajęć terenowych, warsztatowych. To takim fajnym zajęciem i do którego właśnie nie potrzebujesz żadnych gadżetów jest szukanie śladów i tropów zwierząt, podążanie za śladami i za tropami zwierząt, bo tu trzeba też rozróżnić, czym są ślady, czym są tropy. Tropy to są te odciski łap, kończyn, a ślady to są właśnie wszystko pozostałe, czyli na przykład podążamy z dzieciakami, szukamy takich miejsc, które wydają się im, że mogło to zrobić jakieś zwierzę. I na przykład jeżeli widzimy jak mocno rozkopaną ziemię, to chyba tam prawdopodobnie buszował dzik w poszukiwaniu pędraków, czyli mamy buchtowisko, szukamy różnych dziupli, szukamy nor. Jeżeli mamy gdzieś jakiś strumyk płynący niedaleko, no to fajnie się tam wybrać i zobaczyć, czy może bobry nie pozostawiły śladów po sobie, może gdzieś są żeremie i możemy się im troszkę... Albo charakterystycznie zgryzione patyki, konary. Tak, dokładnie. Czy labirynty zrobione przez korniki. Także takim fajną właśnie aktywnością jest podążanie za śladami zwierząt. Można powiedzieć takie trochę tropienie, no. Tropienie, tak, odczytywanie. Tropienie. Ja zawsze to mówię, że zamieniamy się w leśnych detektywów i wtedy wszyscy w ogóle są tacy mocno podekscytowani i wtedy wyruszamy na wędrówkę i to też jest taka fajna aktywność, którą mogą robić po prostu rodzice na spacerze z dziećmi. To nie musi być tutaj jakaś grupa zorganizowana, tak naprawdę jest to tak uniwersalna aktywność, którą może zrobić każdy i nawet też dorosły spacerując. Co jeszcze? No, ja uwielbiam pikniki, ogniska, więc warto też nawet w zimę, a może nawet i szczególnie w zimę zrobić sobie taki wypad do lasu i gdzieś, gdzie jest miejsce oczywiście na rozpalenie ogniska, to zrobić takie i coś fajnego upiec. Każda jakaś gra terenowa w poszukiwaniu jakiejś rzeczy, tylko tutaj już akurat do gier terenowych trzeba się przygotować, bo tą grę trzeba w jakiś sposób rozłożyć, zrobić strzałki z patyków. Także ja bardzo lubię gry terenowe i zazwyczaj każde zajęcia zaczynam od gry terenowej, bo wtedy jakby dzieci najwięcej tej, jakby mają szansę na pozbycie się nadmiaru energii, także zawsze na rozruch robimy gry terenowe. Teraz jest też taka świetna pora, że około godziny 16:30 już robi się ciemno, więc warto na przykład wybrać się na spacer z latarką. I to też są takie doznania dość ciekawe, niby proste, ale naprawdę pobudzające wyobraźnię i też nie trzeba tutaj za wiele oprócz latarki. I to też nie jest taka późna pora, że dziecko na przykład jest mocno zmęczone i jest pora spania, także warto wykorzystać tą zimę. Rozumiem, że jeżeli kogoś ten temat mocno zainteresował, to nie musi oczekiwać, że Anna Jodełko opowie o wszystkim w krótkiej rozmowie podcastowej, ale więcej można wyczytać w książce, jaką napisałaś. Napisałaś książkę Leśne Warsztaty, poradnik dla nauczycieli, edukatorów i rodziców. Tak. Powiedz mi, jak doszło do tego, że Anna Jodełko wpadła na pomysł, napiszę książkę. To już jakiś czas we mnie kiełkowało i ja sobie tak kiedyś myślałam, że a może by się podzielić tym, co wiem, bo sama byłam kiedyś w takiej sytuacji, jak zaczynałam prowadzić leśne warsztaty. W ogóle jak się zrodził ten pomysł, no to ciężko mi było znaleźć informacje na ten temat w języku polskim. Była to totalna nowość. Głównie opierałam się na tym, co gdzieś znalazłam w internecie, czy wyczytałam ze stron z książek w języku angielskim. Także pomyślałam sobie, że może by było fajnie napisać coś takiego, co by mógł skorzystać, po prostu mogłaby osoba, która dopiero zaczyna, tak? Bo ten mój poradnik jest skierowany dla osób, które dopiero zaczynają, osoby, które są już gdzieś w temacie, to jak najbardziej oczywiście mogą odnaleźć coś dla siebie ciekawego albo poszerzyć gdzieś tam swoją wiedzę i albo
prostu przyjrzeć się temu jakby z mojej perspektywy. Natomiast na pewno jest ta książka pomocna dla osób, które dopiero jakby zaczynają albo mają chęć zacząć, a nie wiedzą jak. I tak to się zaczęło. Ja potem trafiłam na Anię, czyli moją wydawczynię. To było jeszcze na początku, było wydawnictwo Pracownia K, teraz to się nazywa wydawnictwo Nieśpieszne. I tak za nią odsłonię. Ja podlinkuję oczywiście do strony wydawnictwa i do tej podstrony o książce. To te informacje zamieszczę w opisie odcinka, ale tak. Też fajnie, że o tym wspominasz. No i właśnie od słowa do słowa za nią zaczęliśmy rozmawiać. Ja też nakreśliłam, że to jest dość szalony pomysł i nie wiem, czy jestem na to gotowa. Natomiast Ania też mnie tak fajnie zmotywowała i to wyszło. Także cieszę się i też mogę w sekrecie powiedzieć, że już powoli pracuję nad drugą książką, ale jeszcze nie będę zdradzać, co to będzie. A słuchaj, a w którym roku ukazała się książka? Bo ona się faktycznie ukazała jako wydawnictwo, podpisane jako wydawnictwo jeszcze Pracownia K. Tak, to temu. Który to był rok? Wrzesień 2020 była premiera książki. Tak. Czyli to już było takie dziecko pandemii. Tak. To tak jak mój podcast, no. Tak, to też był właśnie moment, kiedy świat się chyba wszystkim zawalił, więc ja wtedy nauczyłam się gotować i pisałam książkę. I ja cię kręcę. No, obok pandemii. To był jakiś pomysł na przeżycie tego trudnego czasu. Książkę można kupić w wersji elektronicznej, można ją kupić w wersji papierowej. Ona jest cały czas dostępna, prawda? Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Można ją sobie znaleźć też na stronie wydawnictwa. Właśnie pod tym linkiem też będzie informacja o tym. Zresztą strona jest ciekawa, bo są odnośniki do innych leśnych edukatorów. Kasper Jakubowski, tutaj z kolei ten projekt Dzieci w Naturę, ja też będę do tego linkować. Mm-hmm. To są bardzo ciekawe historie. Fajnie, że jest was więcej, bo wydaje mi się, zresztą już o tym powiedziałem, że jak nas nie uratuje edukacja, to już nas nic nie uratuje. I tu mówię tak poważnie, mówię tak bardzo górnolotnie, ale mówię tak o nas ludzkości w ogóle, że albo się coś tutaj ruszy, albo nie zdążymy, nie? Albo no, po prostu nie zdążymy i będzie kicha. Jedna wielka, globalna kicha. Zgadzam. A powiedz mi, kto cię inspiruje? Jesteś w stanie, nie wiem, powiedzieć, kogo obserwujesz, podglądasz. No dzisiaj, wiesz, nie uciekniemy od mediów społecznościowych. Czy jest ktoś taki, kto też ci daje jakieś fajne inspiracje, pomysły? Albo może masz swoją ulubioną książkę, do której wracasz, która cię jakoś też mocno nakręca? Coś się tutaj podziel z nami. Wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o media społecznościowe, ja dużo osób mam bardzo fajnych, które pracują w terenie. Powiem ci, że nie potrafię powiedzieć, jak te profile się wszystkie nazywają, bo ja też jestem teraz na takim etapie, że troszkę staram się odpoczywać od technologii. Wiem, że to jest zabójcze, jeżeli z perspektywy prowadzenia mediów społecznościowych i działania w internecie. Ale wiem, co masz na myśli. No ja gdyby nie to, że też pracuję nad podcastem, bardzo często nie miałbym z tym problemu, żeby sobie odpuścić, nie? Żeby zrezygnować i zająć się zupełnie innymi rzeczami, nie? Tak. Po prostu iść do lasu. No Aniu, bardzo ci dziękuję. Wiem, że no, ledwo dotykamy tematu, bo temat jest obszerny, tak, co najmniej. Natomiast no, już wiemy, jak to jest po prostu zabrać dzieci do lasu czy do parku. Wiemy, jak niesamowity drzemie w nich potencjał. Wiemy, że często kluczem do dotarcia do nich i odblokowania tego, co one sobie przecież mają, no, są rodzice, którzy, no tak jak ten nauczyciel, muszą jednak mieć w sobie coś z przewodnika, muszą mieć w sobie coś z takiego właśnie inspiratora, który gdzieś tam tym przełącznikiem zrobi cyk i wtedy nagle okazuje się, że czasami to idzie samo wręcz, prawda? Tego nie trzeba jakoś specjalnie nakręcać. Jak się tylko otworzy oczy, uszy, gdzieś tam lekko popchnie paluszkiem, ukierunkuje, to już potrafi potem się samo całkiem fajnie kręcić. Ja też znam przypadki, gdzie działa to odwrotnie, że dzieci zafascynowane poprzez inne źródło niż rodzice wciągają rodziców. I potem się nagle okazuje, że gdzieś tam ten weekendowy grafik się zmienia, bo młody czy młoda ciągną rodziców znowu gdzieś tam nad jezioro, nie z lornetką, że można zobaczyć, nie wiem, perkoza albo coś się dzieje ciekawego i sobie poobserwować. I tak krok po kroku, no po prostu
zmieniają się ludzie na lepszych, bo nie wątpię w to, że kogoś, kto odnajduje w sobie wrażliwość na otaczającą nas przyrodę, to są po prostu rzeczy nam dzisiaj wyjątkowo potrzebne, które powodują, że żyjemy pełniej i mamy świadomość tego, gdzie, w czym, z kim i tak dalej. Także super, robisz doskonałą robotę, jestem twoim wielkim fanem. Myślę, że słuchaczom też bardzo przypadnie to do gustu. Będę linkować do źródeł, w których można ciebie znaleźć, chociaż jak mówisz, no może tam specjalnie mocno nie siedzisz w tych mediach, to jednak jest kilka źródeł, w których można cię znaleźć. Tak, można mnie znaleźć, także zapraszam, bądźcie cierpliwi w tych wszystkich postach. Ale jest czasami... strona www, jest Facebook, jest Instagram, a to już dzisiaj jest, wiesz, podstawa, tak, nie? Tego, żeby... Jasne. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Ja też również dziękuję i też życzę ci wszystkiego dobrego. I słuchaczom również. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Anną Jodełką. Rekomendacje. Rekomendacje wynikają dzisiaj bezpośrednio z naszych rozmów. Wszelkie osoby, projekty, książki wymienione w tym odcinku wylistowałem, podlinkowałem na stronie michalstanecki.com/049, czyli na stronie tego odcinka na moim blogu. Na koniec mam do Was jeszcze prośbę. Udostępniajcie, podsuwajcie ten odcinek tym z Waszych znajomych, którzy mają dzieci, a którzy może nie są obecnie jakoś szczególnie blisko przyrody. Może znajdą w tym odcinku jakąś inspirację do działania. Próbujmy, próbujcie. Serdecznie Was o to proszę i z góry dziękuję. W nagraniu tego odcinka pomógł mi Alex. To jego głos słyszeliście w zapowiedziach. Alex ma 5,5 roku, jest moim kumplem. Jesteśmy umówieni na wyprawę terenową do lasu. Już na jednej byliśmy, trochę krótkiej, ale... umówiliśmy się na tropienie zwierzaków, także czekamy na wiosnę i wtedy wyruszymy wspólnie do lasu. Dziękuję bardzo, Alex, że pomogłeś mi w nagraniu tego odcinka. Hej, hej, trzymaj się. I jak zawsze, na koniec zachęcam Was do interakcji, do pisania komentarzy, odnoszenia się do treści odcinków, dzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Zadawajcie pytania, podsuwajcie pomysły na gości, wyrażajcie opinie na temat podcastu, pomagajcie mi tworzyć go coraz lepszym. Bardzo na Was liczę, do tej pory nie zawodzicie, więc myślę, że tak też będzie dalej. Zawsze możecie go polubić, możecie go subskrybować. To dla mnie bardzo ważne i bardzo to cenię, bo pomagacie mi po prostu w mojej robocie i pomagacie mi promować tenże podcast. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!